A, jakby co, jeszcze nie można odebrać darmowych modeli w GW? Byłeś? Nie. Nie, nie mają. Miał, był. Były. Oni nigdy ich nie będą. A mieć. czy mieli zaległe? I czy pytałeś się ich o zaległe? Czy spytałeś tylko najnowsze? E, pytałem, powin, powiedzieli, że powinni mieć, ale dopiero jak dostaną dostawę, więc. Dobra. To dostaną ją nie, nie później niż dwa tygodnie, dwa tygodnie, prawdopodobnie. Dwa, jeden. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. 31. odcinku najlepszego polskiego podcastu pod tytułem Zakot Terroru. Nie, Jakoś się powiem, pojawiliśmy. Tak. Mimo pewnych wątpliwości co do tego, czy damy radę, to spróbujemy dać radę. I znowu wyjątkowo o czasie jesteśmy. Dobra, dobra. W każdym razie mamy ogrom newsów w tym tygodniu. Wszyscy wiemy, co się wydarzyło między jednym nagrywaniem a drugim. Reszta Warhammer Festu. Dokładnie. Kryp, nie poprawił mi humoru i nie. Wiem, domyślam momencie, się. Wiem. Spodziewam się, że na po każdym dniu będzie. no, mogło być więcej. Nie, no mogli zrobić to w dwa dni zamiast sześć i tylko mi zawieść. No. Nie, no przesady, dwa, dwa dni zamiast czterech. Dobra, ty. Okay. Pierwsza AOS, drugi Warhammer 40, trzeci reszta. I mamy komplecik i są trzy dni wypakowane wszystkiego. No Nie, i no, ludzie... można oddzielić te książki od tego, co tam jeszcze było. Nie pamiętam, co było. Książki były samodzielne. Bo... a znaczy, to, to, to kilka modeli było razem z książkami, ale one były z książki, więc. No, ale co Boxed Games wydasz oddzielnie, to ładnie się zbierze. No Dobra, no. jak, jak bardzo nam podszedł i ile tego było, to oczywiście od, od tego. Przejdziemy. Specjalnie zostawiłem Warhammer Fest na końcu, żeby był w jednym miejscu i żeśmy mogli jak najwięcej czasu na tym poświęcić. Ale najpierw e, chcę wam jak zwykle powiedzieć o kan polskim kanale na YouTubie. E, ten kanał już kiedyś wa e, wam i widzom e, podrzucałem, e, czyli Bastion Wargamingu. E, tylko, że w ciągu ostatniego tygodnia wypuścił dwa bardzo ciekawe filmy. Jeden e, z bardzo głęboką analizą ko kodeksu Drukarii, była z 3-godzinną. 3-godzinną, 11 minut dla ścisłości, oczywiście. Uh, uh, uh. Więc jeś... I chyba nie omówił w nich e, zasad bo nie skończyłem. Ach. A e, w ogóle nie omówił jednostek w tej pierwszej części, czyli jeszcze sporo przed nim, jeśli chodzi omawianie. Zaczyłem zostawił o, to, zostawił nam na mniszę, no co mam powiedzieć? E, zacząłem, oglądać, jeszcze nie skończyłem, więc pewnie do tego, tego pójdę, przejdę. I jeszcze wrzucił Battle Raport. Też z drukarii, tylko, tylko przeciwko DevGuardowi, więc dwie armie, które ostatnio e, uzyskały kodeksy. I to z, jedny, z jednych wydarzeń na polskiej scenie. I w trakcie, gdy my nagrywamy, to nagrywany też inny podcast o podobnej o Boże, tematyce. A, a mianowicie. Dzisiaj gra od Orderly zamiast godziny malowania, właściwie tam zwykle dwóch godzin. To oni też nagrywają podcast. O, ciekawe. Tak, tylko oni to nagrywają na żywo. O. I chciałem powiedzieć, drodzy widzowie, że oni nie są pierwszym podcastem, który nagrywał na żywo. Nasz drugi odcinek po przerwie również był streamowany na żywo. Gdy jeszcze nie miałem streamować. I gdy robiłem to tylko na Twitchu. Co my tak nie robimy? Eee, bo wtedy nie mogę wypikować rzeczy i nie. Jesteśmy zbyt anonimowi. Zrobimy, kiedy... Zrobimy kiedyś śniadek specjalny, jak dojdziemy do setki. Jestem pewien, że kiedyś będzie okazja, żeby nagrywać z na żywo. Ale jeszcze do tego nie dorosłam. Dobra, to zobaczymy. Dobra, to przechodzimy do newsów. Jak, zwyk jak zwykle nie w kolejności chronologicznej. Zaczynamy od Community Painting Competition. To akurat, akurat jest chyba pierwszy news, który wyszedł po naszym podcaście ostatnim. Tematem tego miesiąca byli Wise Wizard. Mądrzy czarodziejowie i wygrał tak. tyfus. No nie nazwą go to. mądrym. Ale nie nazwą go ani mądrym ani czarodziejem. Jeszcze Muchy to nie jest magia. Muchy to plaga. Nie, albo no, był przed, przed byciem... No dobra, ps, ale psionika to nie magia. No psionika to praktycznie magia. Ale nie całkowicie, magie to mają wilki. Na Ma Penrisie. Nie, oni definitywnie nie mają magii, oni mają duchów przodków, całkiem co innego. No nie wiem. Dobra, a czym się różnią duchy przodków od magii? Duchy przodków to... są dobre i nie, są, nie pochodzą do snów. Wink, wink. Oj tam, oj tam, bogowie chaosu też są dobrzy. A magia? Magia też nie podchodzi z osnowy. Magia pochodzi z osnowy. Magia pochodzi. Psienika nie. Tak? Jak psyonika nie pochodzi z osnowy? No znaczy, psionka chyba mniej pochodzi z osnowy niż tak magia. Tak samo o. jak... No co ty? Wydaje mi się, że trochę mniej. Trochę no. bardziej... Nie, psyonik channeluje moc Sosnowy, jak rzuca wszystko, wszystkie pierdółki. Nie wiem, kojarzę, że była jak, było jakieś tam rozróżnienie, że magia jest, jest magią, a psynika nie, nie. jest psyniką, ale. Rzeczywiście jest w jest powiedzmy, os, trochę osobno magia, trochę osobno e, psionika, gdzie na przykład mroczni apostołowie mieszący słowo raczej używają magii rytuałów, a nie psioniki, ale to jest, wiesz, w stylu, że składasz hołdy demonowi i on tak naprawdę robi psynikę za ciebie. To mniej więcej na taki na, na czymś takim bazuje może. Nie wiem, musiałbym poczytać, jak to wygląda. Rzeczywiście... Mówię, że na mo... przykład w fantazji nie było w ogóle psioniki, była po prostu magia. Nie, to tak, no to oczywiście. Jak najbardziej. I dlatego bardziej patrzę na, na tej zasadzie, bo tak samo jak magia w czterdziestce, tak magia w aos ie była nieokiełznana. E, I dlatego pochodzi, wiadomo, że pochodzi od osnowy, bo... No, nie, to też okresie. jest nieokiełznana i pochodzi od osnowy. Dużo rzadziej psionice wybuchają niż czarodzieje. Eee, hmm, to powiedz na pewno. to dublowi jedynek, dublowi szóstek. Dobra, ale to inna jakby sprawa. Jakby ta mechanika jest taka identyczna w, w starym fantasy. Chyba W aktualnym mało się też. To jest mechanicznie to jest to samo, jakby coś jeśli chodzi o bitewnika. No dobra, powiedzmy. No dobrze, nie zastawiamy się nad tym, e, co jest magią, co jest psionikiem. I dlaczego tyfus nie jest czarodziejem? E, przynajmniej jest bardzo ładnym, ładnie pomolowany modelem. Ale jest też troszkę skonwertowany, bo ta chmura tych tych, tych owadów nie wychodzi mu normalnie no tak. z granicy do pleców. Jest też poprzycinana, bo jest większa ogólnie. Tak, on ma to, trakt. ma to z pleców? Myślałem, że to tak, jest taki tak. model. To jest z kominów nie, jego. Nie. to jest no, z, jego, z tyłu, z pleców, z kominów mu wychodzi, bo wiesz, bo on jest jednak gniazdem, co mm -hmm, nie wiem, tych wiem, owadów. Hmm. tam. Ale rozumiecie tak cały, cały czas czuć, jak ktoś tam łazi. E, tam nie czujesz ja myślę, że on nic nie Także czuje. staliśmy tego różowe okulary. To też prawda. To jest tylko, wiesz, to pozwala mu lepiej szerzyć dary Nogla. No, też prawda. A tak. któryś wam się jeszcze podoba tych dwóch Eldarów jest ciekawy. No właśnie jeszcze teraz pokażę pozostałych. Mamy Eldrada, no, nie wiem, tak. Jeszcze ja urka jest fajna. No, ciekawe jest. czy to jest nazwisko tak polsko brzmiące. Spirit Sir mi się chyba bardziej podoba. Znaczy, powiem też w takim razie, przy Tyfusie na to narzekać, ale wiesz, Eldrat to jednak powinien tam mieć te swoje czarne kolorki, a Może dlatego mi nie bardziej pasuje. Skink, skink, tak, skink ładny. W ogóle nie, ładnie są wszystkie. Tak naprawdę wszystkie są ładne. Ale zgo no zgodzę się, że Tyfus mi się najbardziej podoba. Jest no. najbardziej w sumie. Nie dobra, najbardziej Grimdarkowy nie jest. Ale jest okej. Okay. Tak, jest okej. Okay. Fajny jest. I potem z jakiegoś powodu wciąż chaos, bo ten czarodziej zincha też mi się podoba. Ale fajnie ja go nie widziałem na nigdy chyba. Eee, wiesz co, nie wiem, czy to nie jest jakiś taki semiunikalny model z tego z, ze starego Warhammer Questa. Możliwe. Ale nie jestem pewien. Ale jest ładny. A wiesz co? Nawet no prowadziłem. Ale jest. powiem Ci tak, ale jest coś, to Można faktycznie, Gwardia zabłysnąć, ciężka broń. Może w końcu coś będzie. A, następnie. Widzę eee, szczury. Szczury. W samym Ale to. Dobre pytanie, co wezmą. A nie, to nie jest. Znaczy, możliwe, że też jest Warhammer w tym Questie, ale on jest do kupienia też luźno. Jakby co. No, no, spoko, drogi jest. 120 zł. Czyli tak. Jest na dysku, więc wiesz, ten dysk, dysk, dysk dodaje te 20 zł. No dobra. Tak, tak jak Mikołaj powiedział, za przyszłomiesięcznym tematem jest ciężka broń. Jestem ciekawy, gdzie wyznaczą granicę ciężkiej broni. Kiedy się kończy ciężka broń? No skoro to fuzja czarodziejem to gwardzista z plazmą też jest ciężko bronią. Może, może. Nie wiem, zobaczymy. No skoro masz Kory tego... Lord of school też będzie ciężko bronił. Tak. Myślę, okay. że tak. Myślę, że wszystko co nie jest standardowym trupem jest ciężką bronią. Myślę, że wszystko co jest obsługiwane przez dwie osoby albo Marynce z ciężką bronią. <grym> Lord of school... Myślę, tak. No i walczcie z tą tezą, no nie da się. Lord of school jest kontrolowy... Ten, obsługiwany przez zero ludzi. Ale jest demon. Dobra. Z dwóch ludzi albo trans człowieka. Dobra, okej, okay, niech będzie. E, wciąż w temacie malowania. E, Games Workshop wypuszcza nową linię pędzli. E, czy one mają jakąś Super, super jakąś. E, fajną nazwę? Nie. Tak, i te. No tak, i tak jak Mikołaj mówi, są syntetyczne wszystkie. E, I. Z tego co pamiętam, to się nie przekłada na cenę. One kosztują, będą kosztować między tyle samo, co inne pędzle Games Workshop. Syntetyczne jakoś się lepiej trzymają, czy coś? Różni ci ludzie powiedzą. Trochę inaczej się niszczą. Okrzy... trochę inaczej się niszczą Nie mówię no, że bardziej. Bo, wiesz, jak to jest. Jest takie fajne powiedzenie, które ja uważam za sens życia w tym kraju. No. I lub tam, gdzie dwóch Polaków, tam opinie. No. no trochę. Możliwe, że są uważane za bardziej precyzyjne, ale tak. Nie wiem. Jak patrzę po rozmiarach, to co tam jest? No, takie standardowe, games workshopowe. I tam S-layer. S Ale to syntetyczny? Trochę dziwne. Okej. Okay. W ogóle wie, że wsadziłeś w newsa, którego już obrabialiśmy. Którego? Necromundę High World Lead. Eee, a nie, bo to jest. Dzięki, dziękuję za te wspaniałe przejście, bo to jest współczesny news. To jest news z 8, czyli w, w dniu, kiedy mo, można było to zamówić. A my mieliśmy, kiedy można było, kiedy była informacja, że będzie można zamówić. I teraz I możemy. Informacja inaczej. Tak, no tak. Czyli teraz możemy sprawdzić dokładnie, czy to jest żywica, czy nie. Te zestawy do szeregu goliatów. I wykazałem się profes... wielkim profesjonalizmem i sprawdziłem to wcześniej. O dziwo to jest plastik. O! Więc e... dobrze zwrócić na to wtedy uwagę. Y... Co prawda, drogi plastik, bo 75 zł, ale też tych biców jest sporo w nim. Prawdę powiedziawszy, masz takich e, Berserkerów Korna, tych e, aktualnych 40-kowych, kupujesz zestaw goliatów i możesz fajnie, fajne konwersje porobić. No, tak, akurat prawda, tutaj to działa. Sprawa tych, taki, oczywiście tych takich Brand of Mele czysto nie masz za dużo, no ale tam jakieś wskazujące palec się podoba, mi, się, mi się podoba ten transfer shit z propagandą. No i to też domyślam się, że jest pewnie, no właśnie, zwykły Games Workshop, no to jest droższe. E, Ale są plakaty propagandowe. A... Moja drukarka potrafi coś takiego wydrukować, więc ja się bym czegoś takiego nie kupił. Te taśmy może i te symbole gangu, tak? Bo tam jest no, masz tam tą czachę nekromundową w kółku to tło jest przyroczyste, no to tego nie zrobię drukarką. Tak. Ale taki plakat... Tak. Max, ja ci powiem tak. No? A ja sobie nie wydrukuję, bo mi drukarka się spaliła. Nie no, właśnie do tego powiedziałem. Moja byłaby w stanie, więc ja nie kupię tego. Ale rozumiem potrzebę, jak najbardziej. 1, 2, 3, 4 też, też nie wydrukuję... Nie, wy, nie, nie wydrukuję PNG, żeby nie było tła. Żeby tka była więc jak najbardziej. się po co mi ten napis na Comunę na górze? Niby wiem dlaczego, ale. Znaczy on chyba. Po prostu... dobre miejsce. No... No akurat na nie muszą, ale wiesz tam, że License bają, chyba muszą. No, więc to można zamówić. W cenach różnych. Zamówić też można Orków do Underworlda. talie kart. Yy, nie sezonowych. I one nie są jakby co tylko do tych slashowych. I dziwo nie do Magic the Gathering. Tak. A właśnie, nie się, że z tego nic nie pokazają, to potem, potem, się, no, potem się nadziwię. No, ale nie... nie nie do końca oni wypuszczają, oni tylko w, tak jakby współpracują, to tak są Magic. Tak, no tam na Warhammer Festie potem, to to podarzekam. E, kolejny news, który macie w tej kolejności, którą wam wysłałem, jest właśnie zapowiedzią tego, co... A um, oh, Blood Bowl powiedziałeś? Blood Bowl. Tam tylko kości, chyba kości tylko są. Może plansza. Ach, teraz muszę cofać kilk kilka do tyłu. Blood Bowlowych są karty. Tu już czysto hałasowe, no i kości hałasowe. I plansza. Podwójna, jakby co. Proszę specjalnie dla widzów pokażę, jak z jednej, z jednej strony jest pokruszony, magmowy chaos, z drugiej strony jest zakrwawiony, szary chaos. 140 zł tych planszę. Ciekawe, czy są takie... czy są ładne na krawędziach. Wiecie, o co mi chodzi, bo te kiltimowe są po prostu karton. Jak wiem. A tu może być taki... nie, widzę, że nie. Nie ma, o co Szkoda. ci chodzi, ale no Szkoda. niestety wątpię. Nie, nie są. Jakby, jakby co zachodzi takie, że są jakby ścięte, że to nie jest takie. cała szerokość planszy, tylko że jakby no, obło zakończone, żeby się mniej uszkadzały. No ale niestety widzę, że nie. Wiem, chyba że to taka takie zdjęcie, no ale jednak wątpię. Po planszach Kirtimowych. Tak, jak mówiłem. Kolejny artykuł jest o zapowiedziach na sobotę. To będzie można zamówić w sobotę 15. No. E, głównie wampiry i kodeks Nikol, a y, wideworth tak i wideworth, który pewnie już tam gdzieś cyrkuluje w sieci nie dziwiłbym się miałbym na, na, nadzieję, bo bym se przeszytał. No, jest z, tu, ale mnie łapie z, zawsze, zawsze gdzieś się pojawia to zabawne, że wychodzi już kodeks a jeszcze, jeszcze nie wyszły wszystkie modele do tych do wampirów, ale to w sumie nie nowość od Games Workshop choć w sumie ten Centaur już wychodzi więc to chyba prawie wszystkie oczywiście kości, oczywiście karty jednostek jak rozumiem upgrade pack dla tytana książki jedne, drugie, trzecie no i White Wolf tak już Wspominałeś. Jak tylko się pojawi, to na pewno omówimy go na podcaście. Tak, tak. To nawet nie ma wątpliwości. no wiem, że nie ma wątpliwości. Dalej w tematyce wampirów. To tak tylko stawiłem, żeby wspomnieć. Generalnie tak przeglądałem trochę to. No i. Odnoszę wrażenie, że tymi wampirami się gra tak. Gra, tak jak prawdopodobnie się grało tymi starofantazowymi, czyli masz silnych. E... Silnych charakterów. Tak. słabe resztę. Dokładnie. I tam mogą leczyć, mogą ściągać. Broń chyba jest tak, że jak zabijesz dość jednostek, to możesz po prostu wskrzesić e... kościół trupa albo zębaki. Ciekawa opcja, bo to jest takie bardzo silnie, bardzo słabi, co nie? No tak. Czyli tak. nie ma takich średnich mm. jednostek. No przynajmniej takie, że takie wrażenie odniosłem jak sztormy zasady. No dokładnie, możesz przywołać połowę. Połowę oddziału zombie, alboż tych sklepów najprostszych. Dobrze rozumiem. A, sorry, już dodaj, kostką, dodajesz pokonane oddziały i przebije 5, to wracasz. I to robisz tylko raz, jakby co. No i tam też w tym artykule są pokazane te wszystkie... E, ...wszystkie te rody wampirów, które będą prawdopodobnie odpowied odpowiednikiem subfrakcji wszystkich innych e, dużych frakcjach. A w kolejnym artykule są pokazani dokładnie ci Bladnajci, którzy są, no... tą cięższą stroną. To jeszcze nie charakterze w sumie. A to te modele, które będą wyrządzić największą szkodę. I zdziwiło mnie to, że chyba możesz mieć nieskończenie wielkich ten oddział. Bo ich okay. zasada mówi: unit of Blood Knights has any number of models. Nie, okay. Co prawda, pewnie jest jakiś może odgórny limit skorbuka, że tam oddział nie może liczyć więcej niż 20 modeli, mm. a w tym stylu. No wciąż może. śmieszne. No i też. Niekoniecznie to się opłaca, bo oczywiście możesz mieć w oddziale tylko jednego sierżanta i tak dalej. Choć 1 e, na 5 jeden na 5 może nosić sztandar. Z drugiej strony nie potrzebujesz mnogich sztandarów. Tylko jak potrzebujesz, byś się bał, że zginie. No i też nie wiem, czy innej noski coś takiego mają, ale oni mają też. Możesz nimi szarżować dosłownie. W sensie możesz przebiegać przez jednostki wroga. Jeśli, jednost... Jeśli wrogi oddział ma mniej niż 3... Jeśli modele w mają mniej niż 3 rundy, to na potrzeby ruchu możesz przez nie przechodzić, Na każdy oddział prawdopodobnie. Tak, na każdy oddział, który tak przedłeś, na 2 plus oddział dostaje D3 mortal No tylko oczywiście nie możesz skończyć ruchu na nich. Musisz w całości przejść tym wszystkim. Więc ciekawe, ciekawe. No teoretycznie, jak masz dużo ich, co nie, to możesz zrobić po prostu dużą linię, która będzie biegała no właśnie, po stole. Właśnie zastanawiam się, jak z tym to wygląda. Byłoby śmiesznie. Mhm. Definitywnie. i tam zostaje też przedstawieni jedna z tych właśnie e, dynastii wampirów i że oni właśnie mają też tych jeźdźców lepszych. Że mogą wychodzić z rezerw. Nie wiem, czy to jest ogólna umiejętność, że, czy po prostu mają łatwiej to zrobione, że nie musisz nic płacić. I chyba generalnie zostawiamy aos w spokoju, nie licząc festu, o którego jeszcze przejdziemy. Teraz mamy ciekawą pokazówkę konwersji. Wykonanych przez. Patrzę. Nie wiem kogo, ale to jest co odtwarzał to. Mikael, y, Mikael van Leeuwen. Taki to jest art Johna Blanscha. No i bardzo ładna modela. Jestem, cieka jestem ciekaw, z czego są te niektóre części, ale bardzo ładne. No fajnie, podoba mi się. W pierwszym rozpoznaję głowę, nie rozpoznaję w ogóle torsa. M Może to jest z jakiegoś kultu albo coś. Mo, mo, może Magos w sensie ten taki, nie, patria nie patriarcha, tylko ten taki ludzki szefu. Ten psionik To oczywiście może być co? Przy drugim to pewnie kultyści jacyś. A, więc to jest. To są kawdorzy. Nekromundowy gang tych kultystów. No, widać po tych, po ubraniu w sumie. Mhm. Właśnie po, po tym i po wysokim. No i też świecy na, no, na ramieniu. No. Głowy wiadomo. To w głowie wiadomo. Kable pewnie są robione z Grindstafu. Wiem, że to się da łatwo robić z maszynką od tego. Zwój też by się nie zdziwił, że gdyby to była ręczna robota. Kolejny też prawdopodobnie kawdor, co, jeśli chodzi o korpus. A ta ikona, nie się, gdyby to było coś stronkastowego. No. Eee, to, czy to jest ostatni? No, ten duży, duży techno ksiądz też bardzo fajnie wygląda. Też sporo tego sz szmelcu ma na sobie. I się podoba ten ze zbiornikiem z tyłu. No właśnie to. I, tak, domyślam się, że to z jest ciekawe. Czy jest jakiś tam elektronika, żeby właśnie robiło bulgu, 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 bulgu. bulgu. Nie, mi się wydaje, że to jest po prostu zalane tym, yy, nie wiem, będzie ktoś nazywał, po to jest zalane i to zaschło tym takim kimś. nie wiem, jak to się nazywa, nie zna. Może jakiś klej ten... nawet, to być tak naprawdę. No w Zalane, raz... zalane zasychającym, przezroczystym sypem. B Tyle. Bąbelki sugerują rzeczywiście, że tam raczej coś żywic żywiczno-nastałe stygniętego jest. Co mi ciekawe, czego jest ten zbiornik? Myślałam mam na myśli bitce na niego. Tą górę. Może właśnie całość to jest z tego te samego materiału. Jakaś żywica czy coś takiego nie, po prostu? Nie, wiesz, nie no cały, chodzi mi wiesz o całe tę ten... górę z tym A, to, to, to jest cięższe. to już na pewno nie dojdzie do tego. No. No, Tech te piste jeszcze potrafię rozłożyć, ale tam w... tak tego szmelcu już nie. Bo tak, pisz co? To ja mam, masz ten. Serwoczaszkę masz od e, Tempestusa. Dół cały to oczywiście ten. Katafron serwitor chyba się nazywają? To ja odgadam serwitory. Korpus jest z Kitarii. Ręce tak, ręce tak samo, te dłonie nie wiem z czego mogą być, ale to widzimy się, gdyby to coś całkiem dziwnego było. Zastanawiamy się, być, to może no. się nie umarli, albo coś może. z tej regułami. Zastawiamy... tylko nogi, bo ta stopa tak wygląda genokultowo znowu. Oni mają takie charakterystyczne te osłony, osłony wszędzie, takie jakby żebrowane. Jak już, to najwyżej ten ochrona napisze, ale ten but mi nie wygląda genokladowo. Nie, nie wiem, że mnie w... nawet pasuje. Wprost przeciwnie. To właśnie but mi wygląda genokladowo. Hmm. Ok, kult oczywiście. A czaszki, to czaszki. Coś tam jeszcze jest? A, jeszcze jest ten z mózgiem. I z kultystą. No i tak, tak. O tym ma fajny Kultysta kult. fajny, tradycyjny. Hmm. Mózg fajnie zrobiony. Tradycyjny? To nie jest on nie był tylko wąsień zemsty? Wydaje mi się, że nie. Wydaje hmm. mi się, że nie jest ogólnie. Dobra. Zresztą nie pamięć, prawda? No właśnie, go tak. Ja go kojarzę, że ja go nie mam. Ja mam tylko tych zwykłych. No, następny jest pani w kablach. Tak. Z, w ogóle z tej elfki, z Kotem, jak na e, Nie ma kultystów na tym? Na Games Workshop? Nie ma już. już? No to muszę w internecie szukać. Myślisz, że. Myślisz, że ten. Od Iwrain jest ten, to ciało? Tak. A faktycznie, tak bo ta pątka miała ubrania wszyscy, całe, wszyscy. Dobra, to faktycznie zmroczenie, zanim ty to jest. Tak, tak, sądzę, że to jest Iwrain. Ja, ja myślę, że Genokult znowu. A faktycznie to może być ta pani. Był, Wyobraź jak. Takim. Ta pani z genu kultu też pomyliło mi się, może, może, wyglądały mi się wizerunki podobne są. Eee... Ja więc, tak, to jest ona. Chodzi ten, po tej kamizelce możesz poznać. No właśnie, o tym kamizelkę mi chodzi. Myślałem, że albo to jest Ibrahim, albo ta pani z kultu. Nie, właśnie, pani z kultu. No to. Łowie sam nie I wielka na czaszka na dole. Ciekawe, czy to jest ta wielka czaszka, co można było jako miarkę wykorzystywać. Wydaje ja, mi się, że trochę inna może być. Tam to chyba miała. Nie wiem, nawet co to, to była, za tam to ja chyba miała jakąś żarówkę wokół. Boże. Tam to nie miała czegoś takiego, że w oku miała laser, czy coś takiego? W się sensie wskaźnik laserowy? Nie co, nie pamiętam, czy to było funkcjonalne. Chyba, że widziałem, bo ja coś takiego widziałem, ale może to było przerobione przez kogoś, więc... To coś czy może jest podane, ale nie. No nic, jak zwykle bardzo bardzo ładne modele, bardzo ładnie pomalowane, ja tak, ja tak nie potrafię. im. nie tak. da się. Nie um Słuchajcie. Ja mam problem ze zrobieniem gwardii z Wikingów, a to dopiero hmm. od tego. Dobra, zaraz się zwalę na, na ziemię. Oła. Się tak rozłożyłem na krześle, że ci ześli zgiwałem. No to uważaj. Ehm, kolejny artykuł. Też tylko krótka wspominka, i tu jestem już prawie pewien, że to będzie e, żywica, a mianowicie bohater, chyba czysto dla. Też kawdorów, czyli tych e, religijnych zalotów. No, pani szlachcianka. E, po tych, z tymi oczami, to przez chwilę myślałem, że to może być ta taka jedna szalona, ale ona była bardziej z Eszerów. Nie wiem, jak się nazywała. Ale to nie, takaś jakaś ma postać. E, całkiem ładny model. No, Szkoda, ale... że nie ma tej dłoni jak na arcie. A, że tak, że tak trzyma? Eee, w sensie nie, że przy pasku. A! To zauważyłem. Może ma z tyłu? Może ma. Tak, czemu ma putę na szpilkach? A ja bym chciał mieć takie pomysły na konwersję. Znaczy pomysły, takie pomysły, jakie wykonać. Hmm. Dużo z tego coś, też dostępność bitców, no. Wcale nie możesz mieć pomysł, ani nie mieć jak, jak go zrealizować. No nie wiem, ładny model i, i cóż więcej można tak. powiedzieć. Zdania są podzielone apropo ładnego modelu, ale w kolejnym artykule mamy zasady do nowej siostry Pani Litwy. Dużej. Pani Dużej, to siostry mam Litwy. nawet prawe do tego, do tego miejsca tutaj. o. To Słucham. Ale to później, to później, bo to jest odnośnie jednej z ostatnich z tych. Dobra. Okej. Okay. Więc nie wiadomo ile jeszcze będzie miała, ale wygląda. Chyba większość rzeczy pokazaje, jeśli chodzi o jej zdolności. O. Ogólnie, tak. Tak okay no, jest. O. No, jest, tak, jest typowym takim po prostu modelem wysoko postawionym. Tak, no gdyby i... nie ten ruch takim spory, to w sumie 8, nie byłoby nic to... dziwnego. To tym. nie byłoby inaczej nic niezwykłego, niby już nie było. Nie wiem, w co tam w ogóle ale dobrze trafia jak na duży model. Powiedzmy, duży. Ile ma Dreadnought Toughnessa? Eee, 7 Siedem. No to jeszcze, szóst, jeszcze szóstkę mogę mieć, no ale piątkę też pasuje. Ale szóstkę już ma Guliman tak? No dobra, no to, no to rzeczywiście. A piątkę ma. Leadership 9? No, no bo jest panią, wierzy w religię, czy coś Mało. No. To mało, 9 to dużo. Nie jak na twojego super, super ważnego dowódcę. No a, a Badon ile ma? 10? Kuba. O Boże, musiał, musiałbym sprawdzić. Szybko sprawdzaj, bo ty musisz to pamiętać na pamięć. Jesteś od, od jesteś potrzebny tutaj. Tak? Chaos jest potrzebny. I chaotyczny. Czekaj, ładuje mi się. Kryt ma 10. Krit <laughs> Abaddon... ma 9, Zobaczmy. a Krit może mieć 9. A badon ma 10, dokładnie. Na pewno no pewne Na nie bym się spodziewał 10, no jednak pani ze... Poczekaj, a ka Kanona ma w takim razie. Nie wiem. Mi się wydaje, że 9 to jest wystarczająco dużo. Znaczy wiesz, to jest tak jakby. Dowódca wszystkich tych. Zwyk, e, zwykła kanonesa ma 9. Oj no trudno, no ma 9. Za mała skala po prostu. Jakby liderka była do 100, to może miałaby więcej. No dokładnie, bo to nie ma to się zastanawiać, co ma więcej. No, mniej, za mała skala jest. Tak samo jak, no niby Astartes strzela lepiej od kogoś, ale no Andaki, no nie zrobisz lepiej, no. Ma 9. Skala wywali. Sprawa za sprawę tylko jeszcze jedną rzecz. Pu -pu -pu -pu. No dobra, Shadowson też ma 9, nie będzie. E, inwy na czwórkach. Mortal Woundy na czwórkach nie, nie, nie traci połowy obrażeń. No, po wyobrażeń to jest już fajnie, to jest dobrze. To już spoko. Broń w Melon, e, taka. Dzina. Taka zwykła dzida. A czy zwykła? No, taka dość mocna. No, nie dobra, wiem, czyli nawet. ona ignoruje więcej tych wundów e, niż Abaddon, tak naprawdę, bo może jeszcze ignorować, co nie? Mortal Wundy. Mortal Wundy, no tak, no. no A pamiętam, dobra, tylko Mortal. Nie dziwię się, gdyby Abaddon też został Dobra, ale mówię na chwilę obecną. Na chwilę obecną tak. Ale ma gorszego niwa. No nie, 4 Badanie nie Z tego co pamiętam, miała 4. Dobra, okej. Okay. Dokładnie, 4 plus. No widzę. W... No maks, i tyle. Dobra. Dzisiaj taka typowa, no. Nie powiem, znaczy no, mocna, mocna, Nie zaskoczyła mnie w ogóle. Że. No dobra, to co ja wierze to, że na szóstkach na Woodrowlu Mortal tylko to ciekawe jest. No, nie, no, To jest po prostu dobra broń. No, masz tak, 10 ataków oczywiście. po sile 5. Albo masz, masz, 5 ataków a, dobra, okay. po... masz 5 ataków po sile 8. Tak, no. tak, tak, tak. A tak, Pomyśl, nie, to jest bardzo ważne, bo bardzo mało broni ma 3D a, a już są oddziały, tak? No, bez kary, jasno. A teraz w nie mają baz bazowo 3? Tr 2. O Boże, dwa. Hammer ma... Trzy? Cały czas, ale ma karę do trafienia. Fist też ma karę do trafienia. Tak. No tak Chyba, też. że się zmieniło. Nie, też ma. Missile launcher. dwa d 6 tak. to dużo. Ma jeszcze wrzutnie rakiet. No strzelanie bardziej mi się podoba, co oczywiście ma sens, bo oczywiście poza tym, że ma... Dwa w sumie działa lastrowe. Natura to jeszcze ma bolter, oczywiście. Które tutaj nie pokazali. Miała no, laser, to są rakiety. No tak, no ale to jest jak laser. A kogoś to. Ja... A nie, Albo bo teraz laser trochę chyba najważniejsze. zdaje. Jak Mr. Lancer. Wiem, ale ja częściej używam laserów i to jest łatwiejszy punkt się na dla mnie. To ten bardziej Dobra. wygląda jak Mr. Lancer. Nie bo Boltera strzelanie mi się bardziej podoba, to powiem będzie wieszcze. Mastercrafted Relict Super Heavy Bolter. Siła 7, AP 3, obrażenia 3. mnie tylko, że Abaddon ma tylko kombi bolter. Przykro mi. Może będziesz miał wspierany przez ten ogień, ogień osnowy w nowym kodeksie. Chodzi nie wątki. potrzebuje Ab Abaddon da rady. No i do tego masz nowe te statystyki, bo mówisz, że nie potrzebujesz. I na koniec są jej umiejętności aurowe. Po pierwsze, wszystkie Wszystkie, niezależnie od zakonu, siostry bitwy w sześciu salach, Przód jedynek na łąd i na trafienie. I jeden oddział w sześciu celach. Jeden salach, wybierasz. E, Przrzuty wszystkiego na wszystko. Przód wszystkiego. Charakter albo kort. Tak. No słucham. I gwarantuję ci, że tą samą umiejętność dostanie Guliman. A jeszcze nie ma? A dobra, racja, zapomniałem, że on. ten w kodeksie go nie ma. Tak, Właśnie. oczywiście, jasne. Jak najbardziej. To jest nowa wersja, którą będą dostawać ludzie. Tak. Zgadzam się jak najbardziej. To jest dosłownie tyle, ja nawet nie miałem nic więcej do powiedzenia. Hmm. Bo teraz, przypomnijcie mi, kapitan może wskazać i dać pełne przyruty trafień tylko, tak? Nie, tylko chapter master. A, tylko chapter master wskazuje przyruty Jeden oddział, tak. tak przy, pełne przerzuty. A, no w sumie racja, Kapitan tylko to, 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 tak. jeden daje. Tak, bo ten by rzucał pełno kapitanów, no tak, zapomniałem. Tak, no to jak najbardziej. I tak, oczywiście tak, a badon też to zostanie. Ja nic nie mówię. Wiem, że chciałeś to powiedzieć. Nie. To powiedziałem nie, za ciebie. Nie cały czas... Dobrze. Nie cały czas muszę mówić o badanie, no, no staram się... <laughs> staram się powstrzymywać, Oj, wiesz. Słuchaj, na czymś musisz trzymać naszą opinię, rozumiesz? Musisz zgadać. Myślicie, że będzie miała jeszcze jakieś zdolności? Ach, nie wiem, no, pewnie coś, będzie miała. No, jak to taki duży charakter. To pewnie jeszcze z jedną dadzą. Znaczy pewnie będzie miała coś z aktami wiary. No, pewnie tak. O, znaczy... że możesz przerzucić? Może? Ale z drugiej strony ja. niekoniecznie musi boostować się, bo to nie tego typu model znaczy wnosi ostatnią bitwy, więc tam wiara w niej oczywiście silna teraz zobaczę co kanonesa robi chodzi o akty wiary kanonesa o nie ma nic dodatkowego tylko że może wykonywać akty i tyle tam jeszcze ma jakieś inne cuda nawet ciekawe no, dobra. Ja bym nie znam się szczerze że... mówiąc. No Domyślam się, że innej jednostki u nich, bo Robię mają coś, z wiary. No, jak zwykle, wszystko zależy od ceny tego modelu. A pewnie pewnie wszyscy, wszyscy będą teraz z tym grać. Pytanie, czy będą go trzymać. No, bo. Główny dowódca z Albo? Jasne, oczywiście. Pytanie tylko, czy będzie jako HQ, czy będzie jako Warlord, War of. Lo War of Lord of War. War of... Wątpliwości. Norpopoor mi się wydaje, że będzie. A ja myślę, Myślisz? Że... Tak. Mi się wydaje, że nie. No, wszystko, wszystko takie duże. No nie, Shadowson nie była. Tak, Gazgul ja nie jest. Gaz nie jest. Abaddon chyba też nie Abaddon jest. Abaddon na pewno nie jest, ale Gulliman i Szarek jest. Więc nie wiem, nie, czy to będzie. nie, bo Abaddon. Robić. Ten. Ale Abaddon jest HQ, tak? Tak. No. No to tak, no to będzie na HQ. Na pewno będzie ten Supreme Commander, No też tam coś dawało, już nie pamiętam co. Chyba... Więcej command pointów? Może jeden. Chyba jakoś tak... Chyba... Że niby jest... Chyba w detachment było wbudowane to, to że co Badon ma i Creed ma, że jak jest twoim lordem, to dostajesz, dostajesz command pointa. To, to pewnie będzie miała. Nawet mój chapter master to ma. No, w kilka oczywiście modeli. Temat. Tak, tak. Tylko to po prostu, że te, które pamiętałem. W ogóle trzy chyba najwięcej ze wszystkich. Ja się zastanawiam, jak, jak bardzo bojowo będą wykorzystywać te ludzi, ale wątpię, że wysłali to bardzo naprzód. Nie znam się na mecie. Fajny model. Brałbym jako fancy sisterek. No i to jest. To... mówiąc, oczywiście. Nie, no, ja już powiedziałem, że mi się model podobał. Ciekawe. Słucham. Zobacz, zobacz i głowę. No. Na tym A, wiem, obrazku inna. z daleka uh -huh. i na tym obrazku z bliska, myślę, że dwie po tak prostu. No to są, muszą być dwie, bo to nie ma opcji, żeby tak. A nadzieję, że nie. No, tak, zgodzę się, że rzeczywiście na tym zbliżeniu wygląda. Już nie tak fajnie, jak, się, jak wyglądała z oddali. No, no, no miejmy nadzieję, na że będzie, będzie miała trzy głowy w takim razie, no. Nie podobno ma mieć hełm, co nie tak, jest hełm. Heł tak, więc w najgorszym wypadku dostanie chama. Więc mamy już trzy. Mamy już trzy. Tak. To jest już do przodu. E, no i też te, te zasady nam dają podgląd na zasady na te inne Worsuty. Domyślam się, że movement będzie ten sam. save ten sam. Inf oczywiście trochę inny. Jeśli w ogóle. Mhm. Ale pewnie ta jest wygląda i taką samą. Przynajmniej piątka pewnie będzie in. No, też tak myślę. Jakiś na pewno. No, one no, udają termosy, więc jakiś, jakiś musi być. A! Nie mają co mieć piąt piątki. Czemu? A nie, dobra. No, bo szóstkę mają wbudowane jako siostry bitwy. No. pewnie że wszystkie siostry bitwy, mają inne na szóstce. Znaczy, Prawda? Tak, mają ten starczy wiarę. Tak samo jak Kustosza. Tylko u nich tam się nazywa Agis Symperium, chyba, to jest Shield of Faith. Sześć inwy, i chyba każdy oddział z tą zdolnością może lokować psynikę, Tylko jedną kością muszasz. Na słabsze psyniki, jak ktoś ma pecha w kościach? ciekawy. Nie, to ci nie kosztuje, to zawsze wiesz. już po, po teście, więc to jest zagrożenie no, tak. potencjalne. No, zas zasadowo te termosy się mi się podobają, wyglądowo nie. Poza tym, oczywiście. I teraz, zanim przejdziemy do Warhammer Festu, to dostał nam jeszcze ostatni news, czyli Rumor Engine, który na macie szybko zejdzie. Lion! Oczywiście, tak, że bo, Lion. Bo to oczywiście Lion Z łukiem. jest. Złukiem Lion. Dokładnie, przecież widać. Prosta jest pokazana. Dokładnie. Wszyscy wiedzą. To nie jest tam jakiś futro Fajk. na plecach, to jest na ramienik pancerza. Dokładnie. Dokładnie. Nawet nie ma nie ma co gadać. No. Dobrze, to mamy stronę. I teraz w takim razie. Pierwszy dzień. Urhammer Festo. Pierwszy znaczy, znaczy Przepraszam, pierwszy czy i trzeci. Oczywiście nie będziemy wracać do pierwszego. Pierwszy i trzeci, czyli Black Raiver czyli pewnie coś bardziej dla mnie. I względu co się pojawiło też bardziej dla mnie. E, więc o, pierwsze tak. nagła niespodzianka, która mnie bardzo niespodziankowała, czyli Duchy Ganta. Ja Z wszystkich niespodziankowałem. Nikt się tego nie spodziewał. Dokładnie tak samo. To tak, piękne. Tak jak są wszystkich wstupę, Szczególnie sierżant scout on McCall, to okay. jest dopiero piękny model. Tak. Tak. Dobrze się, dobrze się zgadzamy w kwestii tego, że są bardzo ładne modele. I tak, to, to z, chęcią, z chęcią szybko kupię te modele, no. I coś czuję, że chyba tu jest dużo rzeczy, które były w Rumor Engine jako ten, imperialni urzędnicy. Bo ten, ten nóż, albo ta pochwana nóż wygląda, wygląda znajomo. Którym jednak nie będzie imperialnych. To no są prawie imperialni no, już. No w sumie to, w tak. To jest, to jest lepszy niż imperialni. To, to są użyli. imperialni funkcjonariusze, no. Imperialni, nie wiem, bohaterzy imperium, Dokładnie. to lepiej jeszcze. Tak, więc e, mimo, że Dzień Książkowy to pokazali e, sześć mod Oddele. sześć modeli, E, nic nie wiadomo, nie wiadomo, ich ha, dnia. Ha, ha. E, nie wiadomo o ich cenie. A Więcej niż drugiego dnia, Nic nie wiadomo o zasadach, nic nie wiadomo o tym, jak będą funkcjonować. E, kiedyś duchy tam miały zasady, zasady i zdaje mi się, że mogły wtedy latać... Wystawiały się jako oddział, ale potem się całkowicie rozdzielały. Sobie całkowicie niezależnie od siebie. No zobaczymy, jak to zrobię teraz. Zobaczymy, czy będziemy ograniczeni tylko do... E, tanit, żeby ich wystawiać? Wątpię. I zobaczymy, czy, czy w kodeksie gwardii będzie tanit jako imienny regiment, bo do tej pory nie był. Trzymy, zobaczymy, zobaczymy. To... No jakby pamiętajmy, że sporo regimentów w GW uznaje, że nie istnieje mentalnie. W zasadach. No, w zasadach tak, w zasadach tak naprawdę ile ich tam jest? Sześć. A z, po pierwsze. Tak. Tu ktoś musiałby mi poprawić, ale nie wiem, czy po prostu to nie tak, że w tym pierwszym kodeksie było te sześć regimentów, a cała seria duchów Gaunta po prostu powstała po kodeksie i tego się nie dorzucili. Dobrze. Tak historycznie zawsze były te same regimenty gwardii. Mhm. No tak, jeszcze, jeszcze kilka jest takich regimentów, które są, no, z, ten są ten znane, a nie są w książce. Znaczy nie są w podręczniku w ogóle. No jasne, że są, no to on będzie... Masz... No, Krik na przykład, no pierwszy pomysł z brzegu, no. Eee, Krieg całkiem osobno, zawsze. Krieg był zawsze całkiem osobno. On się pojawił w książce kampanijnej ale... i zawsze był futworowy. No to wiem, ale kiedyś chciałem jakiś dać przykład z brzegu, jasne, to. Mm, to... Mm, Jasno. Elizianie nie wiem, jak, jak weszli w zasady i dlaczego wyszli z zasad. Bo nie kojarzy, że bo oni. a potem ich holali, no bo wiem. GW to są szmule. Bo nie, wiem, praje, czy, nie wiem, czy oni są bohaterami jakichkolwiek książek. Nie wiem, czy są bohaterami jakiejkolwiek kampanii o Elizianach kompetencji. A z kolei dziwne, że taniec nigdy wcześniej nie był w, w kodeksie. No, no, Tutaj też się mogę oczywiście mylić. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będą mógł ich wystawiać ze, swo ze swoimi oddziałami. A nie, że będą musieli przerzucić. Choć się będą mieli. W... Potencjalnie mają, będą mogli ciekawą premię. Tam oddział zwiadowczo-znaczy. Regiment zwiadowczo rekonesansowy. Z dobrymi snajperami, to tak troszkę pasuje pod, pod mój preferowany styl. Gdyby jeszcze tylko mieli nie tam raczej nie preferuję czołgów. Gdyby tylko mieli czołgi. No tak, no. Będą się wtedy wstawiać dwa regimenty, no. A właśnie, Ale jeszcze. Nowa, nowe książki, jakiś zestaw ten, oczywiście. Jeszcze jedną rzecz chciałem, śmiesz... czy znaczy, dla mnie śmieszną zauważyć, że ten, że tam masz dwóch żołnierzy to to samo stanowisko masz e, nie porucznika, tylko. zapomniałem polskiego odpowiednika. Kolonel to jest pułkownik. Masz pułkownika Gaunta i pułkownika Kolma. Tak. E, Colma. tak. Szczegóły jeden jest na czelnym dowódcą tego wszystkiego, a drugi nie. No bo prosta piła dlaczego? No, jasne, no, bo jasne. Jeden, jeden. jest drugi... nie? Tak, jeśli rozumiem, to ma być specjalne wydanie. Taki ogólnie zestaw kolekcjonerski. Szkoda, że pójdzie. Szybko i pewnie go nie kupię, bo I wygląda nie ciekawie. Nie wiem, w sekundach zejdzie ze strony. No oczywiście. Jak, jak wszystkie fajne rzeczy. Ma być anatologia, jeśli chodzi o Sabbath War. To jest tam kilka książek z duchu Gaunta. Też ewentualnie w kolekcjonerskim wydaniu. Ta kolejna książka, Urdus The Serpent and the Saint, to jest, też dzieje się w tych samych czasach, w tym samym, tej samej wojnie, też Sabbath Wars, tylko za, ma być wokół zakonu Żelaznych Węży. I to śmieszne, że na okładce są chyba firstborni tylko zakładkę jeszcze pokazali e, e, te Volpone Glory, czyli nie pamiętam jak się nazywa ten regiment, Na tym jest napisane a, Wolporn e, Blue Bloods to też jest e, regiment z serii książek o Gauncie. tam powiedzmy tacy semi-antagoniści całej tej serii rywale e, i chyba, na, nie, jeszcze nie na końcu i też pokazali kolejną książkę z serii obrażenia Terry e, Warhawk się nazywa i tutaj będzie z kolei walka między Jagatajem i Mortarionem, Jagataj miał w końcu w końcu dostać model? Wiesz, co prawdopodobne, bo kto jest ostatni, który nie ma? On. Tak, chyba tak. On nie ma. No to pewnie wraz z premierem książki wyjdzie jego model. Moż. Nie, to. Ale racja, bo to jest demoniczny Mortarion, już to już nie ma co. Myślałem, że może jakąś, w jakiejś diramie wyjdzie, ale wątpię. Eee, w sumie trochę dziwne, że będzie ich pojedynek, skoro oni się już raz pojedynkowali i w sumie do patu doszło. A teraz Monstarion jest demoniczny, więc to te powinien być silniejszy teoretycznie. Więc to się chyba dla Jacka jednego nie skończy najlepiej. Eee, kolejne książki są z Warhammer Crime której dalej nie przeczytałem ani jednej muszę. Broken City, uh, Sanction and Sin uh, i uh, Grim Repast. Wszystkie z uh, tej serii Crime. Uh, kolejne też są Okwardy, ale już z takim co innego. Uh, Traitor Rock to jest chyba kontynuacja tej takiej serii. Uh, chyba Kadia Stance i Kadia Honor nazywają się tam te pozostałe. Ta jedna ma taką. Ty jesteś, jesteś szepem od książek. Nie wiem, ta jedna ma taką dość znaną okładkę z, tak, z panią Gwardzis. z takim dość sporem zbliżeniem na twarz pani Gwardziski. Co za, zawsze przyklaskuje tej okładce, bo, ten, bo ma fioletowe oczy, tak jak powinna mieć. E, Twizen King jest o nekronach. E, współczesnych nekronach, tak są po wystroju wszystkiego. Czemu on tam ma fle tych? Flayed Ones przy sobie. To, to nie jest sanitarne, może się zarazić chłopak. No, why is that king? No, tam będzie ci ruina. No, chyba, chyba to jest trochę bardziej powolone niż brzmi. Jakby co on tam jest niby jakimś niezrujnowanym, tylko uznanym za złego overlordem i musi teraz właski łaski wejść. Oczywiście dziwiło się, gdyby te horrory, które opisują właśnie w artykule, to nie byli ci Fade ones. I ostatnia książka, którą tam pokazali, czyli Steel e, która ma być o załodze Lemon Lassa Demolishera. Więc generalnie dużo, dużo gwardii, dużo gwardii. To mnie bardzo cieszy, jednocześnie smuści, bo to tak, no dobra, macie książki, macie nowe modele, macie tam jeszcze jedną rzecz, o której potem wspomnimy. No, kodeks za rok. Nacieszcie to się. Fajnie by było. Nie byłoby fajnie kodeks za rok. Znaczy, no, wolę za rok niż za dwa lata, oczywiście. Właśnie. Więc okej, okay, to tak, tak, to tak. No ale no wiesz, preferowanie to jak najszybciej, no. No, preferowalnie, to tak. Tylko pomyśleć, że ja miałem mieć dość wcześniej, i tak się naczekałem, nie półtora miesiąca dłużej. To nie to możesz narzekać, masz, masz jako pierwszy z naszyj na drugi kodeks. To prawda, mam, to nie mogę narzekać na to. Lajona w nim nie ma, to jest przykre. A w moim nie będzie Klida. Prawdopodobnie. O, o oboje będziemy płakać. No właśnie. A co jak będzie? To my będę szczęśliwy. No ja też będę szczęśliwy. Czwarty dzień. Czwarty dzień trochę e, mniejszy w rozmiarze. E, I w naszym mówieniu e, ten dzień miał być odnośnie boksowych game, boksowy gier. No, i w nie był. Tak, zacznijmy od wielkiego, największego nieobecnego w tym wszystkim. Hmm. Tym razem również nie było Battlefield Gothic. Niestety. Smutno mi. Jest to strata. Nie miłośnie mi smutno z tego powodu. Mi też. Szczególnie, że ostatniego dnia też go nie było. No tak, też liczyłem, że jeszcze może powróci, a niestety nie. Um, ale jedna rzecz była, która chyba przynajmniej jednego z nas ucieszyła, dlatego przyjdziemy na samym końcu. Nie. Najpierw mamy nową Urbanę do Underworlda. Tym razem nie, nie, nie wspomniałeś o krabie, i o magikarpie. Tym razem mamy war, mamy you get, you, get, you get the krabo, you get the stabo. Morskich elfów, czyli tych bezwarczu, wśród kury, których jest krab. Proszę teraz możesz powiedzieć o krabie. You mess with krabo, you get the stabo. <laughs> Magikarp. Wiesz co, jest inny tak. pokaz, który Sube. bardziej przypomina tą rybę. Dobra, nie znam się na Pokémonach. Pamiętam Magikarpa, okej. Okay? Okej, okay, okej. Okay. Był useless. Póki nie osiągnął 20 poziomu, wtedy nawołował. A, do wiesz, ale to trzeba było go sztucznie wyfarmić, żeby był. Nie tam, tylko przez 15 pierwszych poziomów. Na py... A nie, poczekaj, no, chyba później to była Nie Nieważne, tak, to jak najbardziej. Tak, myślę, że od razu ten produkt zejdzie z półki, bo wszyscy będą chcieli klapa. No bre, jest prawda. Ludzie Kram. po prostu chcą tego kraba. Też chcę tego kraba, nie aż tak bardzo żeby kupić tą Orwandę. To też prawda. Ale tak, aprobuję kraba. Czego nie aprobuję, to czemu niektórych z tych elfów mają oczy? Myślałem, że oni nie mają oczu. Ja nie znam się, na OSie. ja się ciszczę z kraba. Dlaczego ten... Może to są jakieś plażowe elfy. Masz dwóch plażowych no może. elfów, jednego morskiego elfa, który nie ma oczu, jak powinien, powinien nie mieć i kraba. To w krawo i wiatr stawo, no co ja mam powiedzieć. <laughs> Małem gdzieś mem z tym tekstem, a nie miałem go znaleźć przecież. Dobra, jak znajdziesz jak to krzyknij. Nie, nie ma co. Wejdźmy dalej. Dobra, to ja ci go znajdę. Wciąż e, trochę morsko, jak potem Necromunda. się okazuje. E, mamy do Nekromundy House of Shadow, czyli rozszerzenie do e, domu Delacue. Czyli Daku Delakue. De Mamy dwóch czempionów e, przygarbionych, jeden z szponami, jeden z mieczem. Nie tego się spodziewałem po tym domu, no ale okej. Okay. Miecz nie najgorszy, te szpony tak już trochę mniej. Trochę za bardzo high-tech, no ale... Wyglądają ciekawie. Idą e... na rzecz. Już. Dziękuję. Znalazł. Dziękuję. Znalazłem, wygląda znacznie lepiej. Dokładnie. Ciekawsze są te dwa drugie modele. Tak, z rękami, jakimiś do, do, do budowkami. Tak, to są. Z nogami. To są psychiści. Czyli jak oni. A, no dobra, jest podłączony przez mózg. Jak mózgiem kontrolują te wszystkie. dziwaczne konstrukty, które mają. Skąd mają na to pieniądze i kto im to zrobił, nie mam pojęcia. Sami sobie zrobili? Podziemia. No, ale to nie wygląda jak coś, co z mechaników sankcjonuje ogólnie w nekromudzie wiele rzeczy mechaników nie sankcjonuje no wiem, no wiem, ale myślałem, że się ograniczało ale... do wansarów ja ci coś powiem ja ci coś przypomnę, że Belarus Klo popełnia każdy możliwy łamie każdy możliwy traktat, powodując, że jest ultraheretykiem i nie ponosi za to konsekwencji tak, sankcjonuje 70 milionów ale Belarus ma plecy to też prawda nie jestem, jakim z... też. nie jestem jakimś Nie jestem zwykłym gangerem. Ale tych gangerów nie da się złapać, zresztą. No, no, w sumie racja. W sumie działają, na... działają na Uboczu. A w ogóle ja chciałem coś wam powiedzieć na temat Hired Gun, tej kierki, na temat tak no, ja słucham której... Mm. Im więcej widzę promocyjnych materiałów, tym bardziej się o nią martwię i mi się podoba. Wiem, ja od początku mówiłem, że mam mieszane uczucia. Zgadzam się z tobą. Nie, bo Tam? jakby osobiście liczyłem na takiego Duma, że to będzie liniowa gra, w której będziesz biegać chłopem. A nie, to, to nie? że Open World była to już od... wcześniej widzieliśmy. Już taka semi -open World. Ja po prostu to wypychałem z głowy. Nie, myślałem, że to będzie dum. No, mówię na samym początku, co nie? jak Pierwszy raz zacząłem mm -hmm. ten trailer, ten pierwszy. Będzie liniowy dum, będziesz biegł po ścianach, strzelał, będzie wiesz, bardzo faj, action i tak dalej. No, okej, okay. no dum, to nie. Mm -hmm. Potem zacząłem tą customizację, że otwarty świat. Teraz patrzę ten gameplay, no coraz bardziej mi się nie podoba. Liczę na inną na raz. Napis krytyka hit mi się nie podoba. Mi też. No, to. Akurat element chuda ja może... Bo... Da... może by nie dał się włączyć. Ja po prostu uważam, że po prostu zro... zrobienie takiego duma 40 było lepszym pomysłem, niż zrobienie tego, co zrobili. No pewno tak. I, i tak. nie wiem czemu, ale jak oglądałem poprzednie gameplay, to się wszystko wydawało płynne. Ten jest taki dość toporny. No czy wiesz, poprzednie o, też były. Ale bardziej kacznowe, to rzeczywiście niby e... gameplay. Ale... Chcę przypomnieć, że jak patrzę na niektóre animacje tych przeciwników, to mnie coś yy, nawet animacje ogólnie to powiem wam, że mnie tak trochę coś by wzdryga. Wiem, zgadzam Mówię, się. Powiem takie formy. momentami to są jest. trochę sztywne. No trochę jak Defwing. Dobrze, ale w Defwingu to tak nie za bardzo widzisz, bo najczęściej na ciebie masa robali, które same z siebie właszą. Tutaj naj jasne. najbardziej na ten tym. tym e w filmiku widać w momencie, kiedy ten robot się zakopuje w ziemię, czy coś tam robi. Jak, jak biegnie w ogóle. Na poprzednim trailerze było widać, że to jest nie tak z tym robotem. Ale to się okazało, że to jest przez pół gry. Zgadzam się, Pójdę na pojrzenie. No, no to się wyraziłem chyba okay. na temat. No dobra, nie, nie skazujmy tej gry, może się okazać, że będzie naprawdę fajna. Nie, nie, znaczy nie kupię. Znaczy nie znaczy kupię. Trzeba mieć nadzieję, ale będzie fajna, a nie będzie fajna. Ale nie kupię. Ewentualnie jeszcze może, można mieć nadzieję, że ją dopracują kiedyś. Chociaż też e, wątpię. wątpię. Dobra, może iść dalej. To nie jest praktyka, którą powinniśmy akceptować, że wypuścimy na szybko grę i off. no po dwóch latach Macie tutaj Enhanced Edition, jedyne co musisz zrobić, to dopasi 10 zł i macie, poprawiliśmy kilka rzeczy. O, no są inne błędy, no, no to zrobimy Nie no, dobre. wiem, że to nie jest dobra opcja, ale i tak. wiem, ja, trzeba, trzeba karać. Tylko po prostu Delphine no, ja dalej po prostu ma błędy. Nie ma bagi. Nie gry. jestem pewien, wiesz. Stycznie to będzie bardzo ładna gra. Będzie miała swoje momenty. Jakąś Fabułę ma, bo tam. Myślę hmm. tak, będzie miał mniejsze momenty przez to. Ja uważam, szczerze, jestem osobą, która nie za bardzo, która... Inaczej, mam już taką troszkę, powiedzmy, negatywną opinię na temat gier, w których możesz sobie skustomizować bohatera. Bo od razu uważam, że po prostu fabuła jest o wiele bardziej płytka, jak nie masz gotowego bohatera. I to tyle. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. No, Mass Effect. To była kustomizacja bohatera. Okej, okay, ja, było. Ja nie mam takiego uprzedzenia. Hmm. Że customizacja oznacza bardziej pustką fabułę. Mówię, Mass Effect to jest ten, odpowiedź. Ale jako, że ma płytką fabułę, czy jako, że nie ma płytkiej fabuły? No nie ma płytkiej fabuły, a ma kustomizację. No, przypominam, że totalnie walnęli na Mass Effectie wszystkich, bo. Dobra, ma... masa... ja, dobra. Mass Effect jedynka, trójka tylko jedynka. Miała tylko Miała jedynka. się kończyć. Biorę wszystkich wyborów z trzech gier, a się skończyło wyborem jednej z trzech opcji na koniec. Mass Effect, trilogia to był jeden wielki skam. To nie zmienia faktu, że jedynka Mass Effecta była naprawdę dobrą grą. Tylko jedynka. Wojka też tam zła nie była. Trochę tylko... mechaniki niektórymi nie nie mi się podobały. To i... była tylko połowa gry. A w trójkę nie grałem, szczerze. No. No. Zacząłem, no. Że, że możemy, możemy się zgodzić, że Andromeda, była zła. Była tragiczna, tak, nawet to no nie O tym nie trzeba rozmawiać. Generalnie tak podzielam twoje obawy, Mikołaj. Od początku je trochę miałem. sprawda były z innego powodu. No i niestety, Bolter brzmi paskudnie. Koniec. Hmm. No, Bolter jest jakby co, jak karabin. Niestety. Popłynie później błąd. A może to jednak niestety. Autogan jest. Nie, to był Bolter. Wpiszcie sobie, w, jak po nagrywaniu w ten Necromood Highard Gun, Nie Bol mam zamiaru. Ja Bolter już, Gameplay już nie. będziecie mieli. Już mnie nie interesuje ta gra. Dobro. E, wracając do Warhammer Festu, mamy jeszcze. E, plastikowego Thunderhawka. Te, tego węża osobno, i mamy jeszcze takie latające cudełko. Hyard Gun, o którym już mówiliśmy i tak, plastikowego, plastikowego Thunderhawka. Mikołaj, ty narzekałeś dwa podcasty temu, że chciałbyś zagrać, ale nie, ma, nie masz swojej armii. Proszę bardzo. No właśnie wiem, akurat się trafiło, co nie? Jest to, to, jest, to jest jedna z niewielu rzeczy, tylko to i może orki mnie cieszą z całego tego festa. I szczerze mówiąc, a resztę jestem zawiedziony. Tak naprawdę to. Nie wiem, tylko te dwie rzeczy. I szczerze, ten starter już kupię. Powiem więcej, nawet mam w planach kupić wszystkie startery do Aureliki. Na zdrowie. I będę ją przenosił i będę użyczał na immersywne, kampaniane to w razie rzeczy. Jak, jak kupię tylko Gwardia. Ej, dobra, bo właśnie ja odkryłem ten botgam. Bo ja na i, przykład i nie, chciałbym, nie chciałbym kupić tego. Yy, powiem ci szczerze, jak startery są w dobrych cenach, to, te, to jakby, jak patrzę na ceny tych małych stateczków, to mi się chce płakać. To znaczy? No nie wiem, dwa statki za 160 zł no. do reliki troszkę dużo. Za tyle to mogę mieć zestaw z milionem bitsów, to 40 jeszcze zostanie z 30 zł. No startery są trochę tańsze w takim razie. Startery charakter są po 270. Złotych. Jeden charakter za 200 zł. Dobra, ale to jest jeden charakter, który jest dość <laughs> dużym najczęściej modelem, i to ładnym, a my mówimy o dwóch małych statkach do reliki. I tak, też... małych? No, bombowcach, ale są dwa statki do Aureliki. Zakładamy, też że to biten... Aureliki Pamiętaj, że gracie mniejszą ilością modeli, to wiesz. Ale pamiętaj, że to są dwa modele za 160 zł. Wiem, ale. Do tego i to tak. małe. Jeszcze przypomnę, że najprawdopodobniej myślę, że Thunderhawk ten do Aureliki będzie kosztował sam ze 140 zł. Nie będzie z Forgewarda. Jeden. Obejdzie w Nie, Plastik, Więc nie. No właśnie, o tym... Myślę, że będzie 140 kosztował solo. Jeden. No tak, no zaraz zobaczę, czy te... mogę szybko sprawdzić, czy są jakieś takie zestawy Największy to by był ten... Y, najbardziej to byłby ten ogromny y, bombowiec Orków. Ale on, mówiąc, jest, chyba. ale on jest z Forcz. Masz dwa bombowce, 160. No, nie ma takiego dużego jednego. No to mówię, to bym po wiesz, prostu. Wiesz masz marudery, Wiesz co może być w zestawie dwóch za 130 Wątpię, że to będą dwa osobiście, bo, bo masz... to. Jest... Wiem, że masz te Marudery dwa za 130. Jest jakby. Ta sama klasa. Naprawdę? No to może. Do... Wiem, Szczerze, sobie... jak będzie. Jak będzie dwa, to może się zastanowię. Marudery jest spore. Wiem, że Thunderhawk jest wielkości. To przywodzi czołgi, co nie? Dobrze pamiętam. Nie wiem, chyba tak. Mieniłem no ciekawostkę. Mniej, mniej więcej podobny rozmiar. Powiem ci tak. Tak naprawdę, jak patrzę, nie wiem, na przykład, nie wiem, box z sześciu małych myśliwców orków do 130, chyba boli mnie najmniej, bo jest ich po prostu mało. I to znaczy, mało jest nie, ich dużo. Właśnie nie, nie, no właśnie. No. Jest, ich, jest ich dużo za mało w sensie pieniędzy. No dobra, tak no, samo jak no. płacisz za za plastik tutaj. Domyślam się, że cztery siwce gwarz są tak samo dobre na stole po prostu. Tak, no są, ale jakby boli mi wydawanie ponad 100 zł na tak małą rzecz. Bo to jeszcze wiesz, jakby pcha do kolejnej skrajności to zrzynanie hajsu, wiesz o co chodzi? Wiesz, to tyle kosztuje, bo tyle jesteśmy gotowi zapłacić. No właśnie, ja nie jestem, Przypomina, to nie Przypominam box z Necromundy, który kosztował 900 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Który ludzie i tak ktoś jest, ktoś jest gotowy, ja i nie jestem tym człowiekiem. No ja byłem gotowy, ale ja się składałem na niego akurat, więc... No, a jakbym kup... Ale na przykład ten starter tam 275 to mnie nie boli. Masz fajne jakieś punkciki, książeczkę, masz map, masz ten mapę. Jestem zadowolonym człowiekiem. Ogólnie Jezus. tam przesłuchałem sobie ten, ten, to... to Walter no. Necromundy. Myślałem, że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Nie, nie, spokojnie, to nie było pif piw pif paf. tylko to było pif piw pif To Było takie... Płnięcia, ale takie bez, bez mocy. No. Jakby co niedawno wypuścił też chyba jakiś tam. Nie heavy stable, ale jakiś taki właśnie inny pistolet. To on bardziej, brzmi jak Bolter. Volter. że powiem, że gdyby bardziej bazdał, albo coś takiego, no to już byłby lepszy ten. Może bolter. jeszcze poprawiam, Głęb, no. dźwięk, wiesz. Bo tutaj tak naprawdę źle nie jest, tylko brakuje tego głębokiego dźwięku Boltera. Ja, może jeszcze poprawiam. Będę latał puszkami. <laughs> To no. ja się zastanawiacie, że się zastanawiałem nad tym, jak je pomalować, czy na Ravenwing, czy na ten. I się zastanawiałem, no to że. Pomyślam się na Ravenwing. Raven no też tak mi się wydaje. Ale jak nad tym też pomyślisz, to tak, no niby to nie są te specjalne moje samoloty. To jest ja tak, że. Na wiki jest na Wiki na Wiki, jak powinien się pomalować. No, wiesz co? Jakby no najwyżej będę używał Imperial Navy jako moich sił i tyle. Nie no ja wiem, no coś ale pomaluję nie, no na czarny, nie będę się zastanawiał. To czekałeś na zestaw Space Marinesów i będziesz grał Gwardią? Nie Gwardią, tylko Imperial Navy. Czyli Gwardią? Kosmiczną Gwardią. To po co ci w takim razie było czekanie na Space Marinesów? Nie, no i tak no, będę nimi grał. Akurat znaczy, to... tych modeli nie możesz pomalować na zakonowe. Znaczy na, w sensie, malnarki na zakonowe. Nie, o co ci chodzi. Nie. Zrobię tak, że walnę faktycznie ich na rave, bo link nie będę się zastanawiał i tyle. Ale czy Thunderhawk też jest wtedy na Raven Wing. Nie wiem, poczytam się dowiem, się. myślę że Zostawiam. Każdy pewnie. Nie zakąd tylko. Każda kompania ma jakieś, jakąś liczbę swoich transportowców. No właśnie. Więc akurat Thunderhawk spokojnie. Poczytam, poczytam, kiedyś wam powiem. Thunderhawk spokojnie masz pomalować nawet na Def Wing. Przynajmniej no. jeden. Bo Land Rider ktoś ci musi przy Landrajdera land coś, coś ci musi przenieść. No, też prawda. Dobra, poczytam to wam kiedyś, powiem Spoko. na następnym podcaście pewnie. Tak, jeszcze coś się dowiedziałem. Piąty dzień. Dalej, e, orki. Tak, tak zwane, wow, tak zwane więcej War, Warhammera. Tak. Jeszcze więcej. A w rzeczywistości orki. to głównie orkowie. Więc po pierwsze dostaniemy e, duży box, taki sam box jak kiedyś wychodził z Sióstr, bitw, sióstr Bitwy. Ciekawe tak, czy kodeks bo... będzie w środku. Kolejna popkultura orków w końcu wychodzi. Tak. W środku będzie, Ork, jak rozumiem. 20 boysów, czterech. No czterech. Tych czterech hop hopów i jeden, jeden charakter i, i jeden mały grot. No spoko, no spoko. Tu widzimy też, że kiedyś zastanawialiśmy, jak duży oddział będzie. Chyba obstawiałeś trójkę. Tak, obstawiłem, że będą po trzy. Ja powiedziałem, wstawiałem, że 5 yy, i. Ja mówiłem, że żalaz, trzy jak model. No, ale nas nie miał do końca racji. Ale czy jesteś pewny, że ten yy, duży. Wydaje mi się, że to na... tylko charakter. To jest charakter, ale. A, a... Myślisz, że to jest osobno? Zostawiam się, że to by było osobno. Ale, to, ale Jakby... to jest tylko nob. Ale to jest nob na. Yy, skóigu z metalową czaszką. Nie no, rozumiem, rozumiem. Nie, ja jednak mam nadzieję i myślę, no że to jednak jest wystawia. Ja trochę mnie dziwi to, że teraz ta technologia orków nie, jest... Nie, to chyba jest jednak ludna. sierżant. No, to spotkaliśmy się w połowie, no, jak to mówią. Zwyk, zwykle, zwykle nob w oddziale jest sierżantem, ospiężyły. chyba, że zrobiłem z niego porucznika do orków. Haha, ha. z nobów w sensie. Zabam. Mieć jakiś taki big nob. Ja oczywiście nie mówię o całym oddziale bo to jest jeszcze inna... Jesz Możesz mieć raty, bo jak liczymy Groot, to bez pięciu ich tam. W sumie. No tak, dlatego no. mówię, że jeden z nie, nie miał racji, bo ja myślałem, że liczyłem na pięć, pięciu zwykłych, zwykłych ziomków, mm. jak już, a nie, że jeden będzie grotem. No, jeden jest grotem. To się nie liczy w takim razie. Wig Will. Tak, to jeszcze będzie... Eee, ale to jest całkiem być może, że ten Grot to jest w ogóle samobójca, więc... Tak, wiem, ma bomby. Tak, ma bomby bóźdź, podłączone. Ma, ma bomby. I gwóźdź. Tak. A, tak, oczywiście. Pięknie aspiruje do bycia orkiem. Tak, tak. Wystawie jeszcze jest imienny, niestety, czego ja osobiście nie lubię. Wiem, nie lubisz, że jest imienny bohater w pudełku. No i w pudełku i w ogóle, tak. Nie lubię imiennych, bo. No dobra, ale to jest duży boks, Army Set. Tego się zwykle kupuje raz, a nie. Kilka no razy. tak, ale uświadost nie było nic innego. No jest, co, się pra powiedzieć. co prawda mieć trzy takie same kan kanonesy, to dziwnie wygląda, no ale. Ale e, dalej. Tak. E, o, wrzeczony Ork nie jest. E, weird Boyem, jak można by się spodziewać, tylko to jest. E, e, Randhart, czyli tocznie tam pilnuje grotów. To jest ork, który uznawany jest za. który że oszalał, bo aspiruje do stworzenia rasy grotów panów, które będą dla niego służyć. Tak, tak jest zapisywane. Czy mi się A, wydaje? Czy... Czy to, czy... Tak, on Ta ręka próbuje. Jego nie jest on... To nie jest ręka, to jest Gida. No właśnie, to jest Gida, właśnie. Teraz tak. dopiero zobaczyłem. Tak, też długo myślałem, że to jest jego jakby ręka. Ale tak, on dosłownie bo to jest na podstawie starego modelu chyba z drugiej edycji, który tak, mogłeś wybrać jeden oddział grotów i nie byli lepsi po prostu. I tu też to tak będzie. A, to nie bo on w ogóle wie, że go, wygna, on, go wygnali z jego klanu, bo uznali, mhm. że on szalał i tak dalej. I właśnie on aspiruje do zrobienia, do wyhodowania super grotów. Okej, okay. na zdraję w takim razie. I stworzenia z ich armii. To szkoda w takim razie nie będzie kode kodeks grot przez jakiś czas jeszcze. No nie. Zobaczcie jaka to technologia To bohater schludna. do grania grotami. To jest? Technologia orków stała się schludna, jakaś taka mało No Ta zobacz tą fajna. rękę. Którą? Noba? No. No co? Jest chłodna. No Ale zauważ, że to chyba kawałek, jest miejsce, nie tacza ognia. ognia. No właśnie. No dobra. Nie mówię, że jest wykonany z elementów, które są z... Wi wiadomo, jakieś tam nupka sztuka. Jest, ale ładne. jest to chłódne. No jest Przypomnę stare no. modele. No, w ale stare w modele razie. wyglądały jak wyglądały. Devdred był z Blach. W ogóle Devdred. No, o co ci chodzi? Bardzo schludny model. Nie, nie, mi nie chodzi o to, że. No wiem, wiem. ja nie wiem, co ci schudne, chodzi. To no. Nie chodzi o technologię. No ale tak samo... Ale bo ty nie rozumiesz, to są pist na Tak Oni samo skrótny jest jak ten ręka. Idą po największą... Popro... O tom, zdobyć Zawsze. Bo nie jest tak, że snagas. wystaje mu coś niepotrzebnie. Wszystko jest... Esens jest na swoim miejscu. No i właśnie to przeszkadza kubie, no, bo... nie rozumiesz? Nie, właśnie, ma a mi chodzi sens. właśnie o Devdreda. A... A to przepraszam. Zęby nie są. Czekaj, zęby on miał. Czy co, to... co tam on miał? Proszę. Nie, dobra, czy bardziej Poznałbyś, co to jest? Ale... Czekaj, muszę zobaczyć. Teraz tutaj muszę znaleźć. Tak, to jest ręka devdred. Nie, wygląda... sorry, ja teraz patrzyłem na, stary, na starego devdreda, ale. Wygląda dokładnie tak samo. Tak. się robią dobre i. Tyle do się, że ten opowie. silnik na plecach wygląda bardzo chaotycznie? To okej. ok. Dobra, zobacz nastąpę. Stąpa to jest kolejny stara Okej. Okay. Nie, ale nawet po tych Dobra, to, 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 to było tu się, bardziej... Tu się zgodza to oczywiście. Bardziej z pojedynczych blach elementów, wiesz o co chodzi. Tutaj widać ewidentnie, że wszystko pasuje do siebie, wszystko działa. I to mnie trochę dziwi. Nie mówię, że jest źle, ale dziwnie. Jezu, to jest. Chwila. Przerwa techniczna teraz. Czegoś szukam. Hmm. Nie ma, nie ma żadnego zdjęcia w dobrej rzeczywistości, no niestety. Ty co znalazłeś, czego szukasz? Nie powiem ci. Wtedy będziesz, co wtedy będziesz czego, wiedział. Co znalazłeś i czego szukasz? No właśnie, po to pytam, żeby wiedzieć, czegoś, czego, no, czego o, się spodziewać. No, bo... Patrz, jakiś skrótny ork. Czek, wszystko kudny, jest, kudny, wszystko wiem, jest ładnie na miejscu, tak samo jak na no, nowym, nowej bestii. Napis Dobra, znowu. a te zęby na pancerzu to jest po prostu kawałek metalu przybity. No tak, no, to ale on no, to też ma zęby. No, nie są w pancerzu. On, on ma też zęby na w żeby było nie wiadomo co, tylko ma jedną rękę, protezę robioną z miotacza ognia, który już nawet nie strzela. I bo, nie wiem po prostu sklepać ludzi z pistoletu. No. Nie, nie, ja mówię tak, nie mówię, że to jest źle. Po prostu mówię, że ta technologia orków jest w tym momencie schludna i wygląda, jakby była bardziej nowoczesna. Ja uważam, że wygląda tak samo schludnie i nowocześnie jak No w mega Ja Nie widzę różnicy, dziękuję. Zgodaj się z Stąpą i zgodzę się ze, zgodę się ze silniki, silnikiem Dew na plecach. A nie zgodzę się z ręką Dobra, to jeszcze, to jeszcze od innej, innej My, strony. Mega miał ten. Wenty kratkę wentylacyjną na korpusie. Na środku. Chyba, że to jest jeszcze inny. No to ma być ten. Gaz no dobra, powiedzmy, że inżynier inżynierowie Orko są schludni. Tak? Gazgul poza obiciem Rólofny. pancerza też wygląda bardzo schludnie. Ale Gazgul jest nowym modelem. Chyba, że mówimy o, o starym. Nie, mówię, mówię o nowym. No stary, i właśnie do tego chciałem coś z... nawiązać, że z... nowy, nowy Gazgul też jest. Dobra, niech ci będzie. Hmm. Bo spójrz na starego Gazgula, spójrz na nowego Gazgula. W ten sposób się zmienił ten styl orku. No to właśnie nie widzę spory, z dużej różnicy, przykro mi. Jest mniej kwadratowy, bardziej obły, ok? Już wystarczy. Przecież było kwadratowe, pojedyncze płyty, i takie tam. No dobra, niech będzie, to tak. Moje no, oczywiście są trochę bardziej obli. No przykro mi, że gość zainwestował w rękę, kilka zębów, i teraz ma bardzo ładną. E. Zacznę też tę nogę szaleńca. Też ma ładną nogę. No co ty? To śruba z boku? To nie jest śruba, to jest ten, amortyzator. Ten amortyzator z boku? Tak. Ja widzę pełne zastosowanie tego. No nie wygląda wcale ani schudnie, ani oblu, ob, oble. Tama noga wygląda oble, oprócz, oprócz amortyzatora. No właśnie, no amortyzator z powierzchni jest bardziej kwadratowy. Stary ork miałby to obity metalem. Z Stary ork miałby, nie wiem, tam nogę innego orka. To fakt. E... Nie wiem, czemu mają metalowe protezy, jak wystarczy, że poślinią i kleją nogę. No bo nie wiem. wiem, bo orki tak lubią. No, to jest właśnie dosłownie napisane gdzieś w że orkowie się regenerują, ale lubią sobie tak wkładać protezy. Zanim przejdziemy okay. jeszcze dalej, mam do Was pytanie. Myślicie, że tych e... pieszych bisnaga będzie można wyposażyć w broń do mele, tak. Bez pistoletów? The... Bo oni, oni generalnie mają wszyscy, wszyscy poza dwoma mają to samo zbrojenie Czyli czopa i slaga Jeden ma Ten karabin cięższy A jeden ma dwuręczny topór Bo nie, myślę, że nie będzie można Będzie można tylko specjalne bronie dać Ale myślisz, taki... że specjalna broń to jest Mele albo broń palna Czy na każdy oddział jedna broń palna i jedna mele? Albo, albo. Myślę, że możesz wziąć broń specjalną, wiesz, całkowicie. Mhm. Czy znaczy, wiesz, powiedzmy, że możesz na jedna, 10 orków wziąć jedną broń specjalną, co nie? Mhm. I możesz wybrać albo doładowaną broń Mela, albo doładowaną broń dystansową. Zgaduję, że to może być taki jak w SM-ach, nie wiem, w sumie, czy to, tak dalej jest, że na 10 modeli jedna ciężka, jedna specjalna. Dalej, co tak funkcjonuje. Więc całkiem być może, że u nich też tak będzie. No wiesz, ja tam osobiście wolałbym. No, skoro Boysom mogę dać lepszą siekierę. Ewentualnie na 20 modeli u nich, bo o, to jest hordówka jednak. A nie, większa. poczekaj, nie mogę powiedzieć tak. te modele siekierę, nie są aż tak tylko. No nie, to spoko. Dobra. Hmm pomyliło mi się, myślałem, że Boysem mogę dać, zrobić ich czysto pod mele, ale nie mogę jakby ustawienie z pistoletem to już jest pod mele no bo domyślam się, że ten standardem to jest sierżant Jak drugiego sierżanta tam nie widać no i zobaczymy jak wyjdą w końcu, przynajmniej są, wyglądają już doradnie, co to jest dobra. Nie, no, modele są bardzo ładne. Du Choć duplikaty widać. Tylko, czemu nie ma opcji z kucykiem? Nie mam pojęcia. Kucyki są ik ikoniczne. W ja, Marchammer? No, i jeszcze jest pokazany kodeks, który wyjdzie. Kiedy tam wyjdzie? Może wyjdzie przed najtami w takim razie. Myślicie, że ten. ten... Du duży squik będzie mógł szarżować i uderzać głową. Nie, na pewno. Poszarży rzucasz kością na 5 plus mortalund Tak. Tak ewentualnie... że... wygląda, jakbym miał biegać w przeciwnika. Nie? Ewentualnie, gdy, szarży... no... gdy szarżujesz, ma większe obrażenia a potem w normalnie się bije. Pewnie tak. No znając życie, to ktoś dostanie z tym. No. Dosłownie jest na... wypisane, ma, mhm. że to jest. Aspiracja jego to, że po prostu wbiega w ludzi. Jako metalowym ubem. No dobra, ale to, że jest napisane, nie znaczy, że będzie to zwercelowane. Nie, nie Ale na pewno będzie miał. W krygowcy na koniach mam, co, co dopiero, wilgachny squeak z płytą metalową. E w tym jeszcze artykule jest napisane, że to nie są wszystkie rzeczy, które wydadzą z orków, że to jest to niby dopiero połowa. Oczywiście, co ta połowa oznacza, nie wiem dokładnie. A, w sumie, w sumie jeszcze o tym nie mam co mówić, bo zapomniałem, że jeszcze jeden model pokazali. A mianowicie orkowego orbosa w Mega Tak. On jest trochę bardziej kwadratowy na... już. Powiem tak, wam tak, bocie, to jest to ciekawe. Co? On od zawsze był w zasadach, ale nie miał modelu. Tak, to, to wiem. Hmm. E, tylko może popraw mnie, czy on Czasem nie, nie przyszedł do legend na chwilę? Nie znam się na legendach, tylko tym bardziej topych. E, może mylę z bossem na motorze, ale pamiętam, że jakiś boss na chwilę przyszedł do legend, a potem wrócił chyba. W... Jakoś wrócił. Bojanek. Ale chyba się pojawił w nowych wartościach punktowych, jakby była dziewiąta edycja w tym stylu? Możemy każdym razie, jak, jakimś cudem wrócił z Legend i teraz jest, to mógł być ten, albo to mógł być z motorem. Z motorem był w takim razie. To może. Bo to pamiętam, motor no. pamiętam, żeby akurat. Dobra. Tak, masz rację, i też tylko ja o tym wspominałem, że oczywiście ponoć nie ma modelu. Bo nie wiem, bo słuchałem tego, jak gadali mhm. o nim tego dnia na. Festiwale. I dosłownie było tak, że mówili, że za od, prawie, od prawie zawsze miał y, zasadę, ale nie miał modelu i gracze byli nie robić swój, więc to mhm. będzie teraz. No i zapchali dziurę w ten, w, w rynku, że zawsze, czy się firmy wtedy sprzedawały. Orków, w w pancerzach. I właśnie nie mogłem szukałem, a nie mogłem znaleźć, wiem, że Kiedyś do kupienia, do kupienia od jakiejś trzeciej firmy, to nie był Kromlech, bo Kromlech rozprawdzałem. Był do kupienia dokładnie, znaczy nie dokładnie, bardzo identyczny model. Bardzo podobny model. Był Warboss, co tam był z Clawem i siekierą i z Grotem na plecach, który strzelał. Hmm. Wiem to, bo Grot to malował, malował chyba jakiś miesiąc temu na streamie. I też widziałem w innym miejscu, więc ciekawe, czy tak no, po prostu wpadli na ten sam pomysł, czy po prostu zobaczyli, że to się kupuje, więc takiego wydali. Znaczy akurat o. z tym grotem strzelającym nad, z pleców to prawdopodobnie sami na to wpadli, bo to jest dość popularne u Orku. No, tak, jasne. Miałem gdzieś jakieś porównanie tego modelu, że już gdzieś to widzieli ludzie. <laughs> Ale nie wiem, czy to teraz znajdę, szczerze mówiąc. No, ja dalej. znalazłem kilka wersji tego, ale nie, tej, ale nie tej, którą ja rozpoznaję. Bo też widzisz, znalazłem taki właśnie z siekierą. To już, tym bardziej był... Podstawą na tego modelu, no, no, Nie możemy powiedzieć, że Games Workshop trzecie firmy, bo trzecie firmy kupują Games Workshop. Tak, dalej z tego samego dnia na Warhammer Feście mieliśmy jeszcze... E, kolejne zaskoczenie, jeśli chodzi o gwardię, A mianowicie... Tak. Semi-nowe modele dla Gwardii. Upgrade sprób po prostu. Tak. Reklamują to jako e, upgrade, Upgraded Kadian Shock Troopers. Generalnie w tym nowym, tymi nowymi elementami jest 28, z tego co pamiętam, jakoś tak chyba w liczbach, czy 20. ile tego jest e, tutaj? Czekaj, 5 na 25, 25. główek. Niby, dwa, niby 25 nowych główek. Bardzo ładne, no i bardzo kilka równodne. broni. Pier, pierwszy raz w Kowardi damskie głowy, w sensie mam na myśli jako bits, a nie jako cały model. Bo tego już było no. kilka. Co prawda niestety to są damskie głowy od Games Workshop, więc nie są za ładne, ale przynajmniej są. Ale, ale męskie jak, to, jak dobrze wyglądają. Tak, ale męskie, męskie są ładne. Męskie są piękne. Jedyne co mnie smuci, że trochę jest za mało w hełmach, więc to jednak z tego zrobię tylko weteranów. No dobra, ale będziesz miał. Nadal masz te hełmy ze starych modeli przecież. Nie no, jasne, oczywiście. No, w sensie ze starych bitów, no. Tak. I tak jak Mikołaj mówił, w wystawie będą jeszcze. Zgaduję, że po jednym. Po jednej no broni specjalnej, to którą to powinni tak. mieć, czyli Melta, Snajperkę, plazma, Pistol, Bolt Pistol polter, mie miecz dla sierżanta i plazma pisku. Tak, zgadza się. E... Oczywiście, że mnie to cieszy. E... Słyszałem różne opinie na temat tych główek i w ogóle tego konceptu. E... Większość no, lub gdzie dwóch Polaków, tam trzy opinie. Dokładnie. I tak dalej. W większości ludzi, których pytałem, to się nie podobały, z różnych powodów. Ludzi, którzy nie chcą nowych modeli, nowych kiedieńczyków dla, dla Gwardii, Uważam, że modele są bardzo ładne, nie, nie, nie potrzebuję więcej detali na nich, co najwyżej potrzebuję e, lepszego wykonania, bo tu się zgodzę, że tam te zestawy są bardzo stare i e, ostatni, który ciąłem, to musiałem czyścić te, wiecie, sim od wypraski. no lewki. Tak, od lewki. I to już no, po prostu, no musiałem, no. to nie było tak, że a, no dobra, no, tak będzie trochę wszystko wyglądać, a nie będzie. Nie, one były była widoczna różnica wysokości między nimi na niektórych fragmentach. Zwłaszcza na laminniku to paskudnie wygląda. Więc to się zgodzę, że to powinno być odnowione, ale nie chcę nowych, nowego wzoru. Tylko mnie martwi to, że skoro dodadzą te, te bitsy, to i tak mogą uznać, że a, podniesiemy ceny, więc miejmy nadzieję, że... No właśnie, że... ale nie, 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 bo ja chcę tylko powiedzieć, po, oni powiedzieli, że podniosą, a. bo teraz w Cadian Shock trup się będzie ten upgrade. No właśnie, automatyczna... bo ja odniosłem wrażenie, jak czasami tutaj przyglądałem, że to po prostu będzie dodatkowe dokupienie, 50 zł masz pizza, to ma być umieszczone w pudełku z Guardian. Tak. To mnie bardzo zdziwiło i osobiście Ale się to mi się mówiąc, nie podoba. Mi nie, też podoba nie podoba mi się ten pomysł. Bo jakby, wiesz, masz tutaj 25 głów, po co mhm. ci to jest w każdym boksie? Znaczy, hmm. fakt faktem to jest o tyle niewygodne, że stare modele i tak czy siak będziesz, będzie można kupić. Fakt, Jeżeli ktoś faktem, chce używać starych to... główek, no to używa starych główek i nie to jest, musi fakt, mi dopł płacić za te. Hmm. Co? Z fakt faktem, że ważne jest to ile podniosą. 150 ma kosztować za bok. No. Nie, nie mniej 30? niż 150. 110 kosztują? Czy stuwa? Mm -hmm. 110. O, 110 niestety teraz. Takie dosłownie tanie trupsy w punktach kosztują 110, to no, jest komiczne. Więc niestety w nieufam Ufam Games Workshop bałem się, że to będzie bardzo nieprzyjemne dla graczy w Guardii. Dlatego składam w ostroje i nie muszę kupować totalnie trupów od no, do wieku, Dokładnie. Możliwe, że to nie będzie tak po prostu wrzucone na hama jak te symbole genokultu w tym genokultowym boksie. wiecie o którym chodzi. Mhm. Tylko my oczywiście przerobię całą... Nie, nie, boks, bo wydaje tylko... mi się, że teraz będzie tak, że będziesz miał oddział piechoty i będziesz miał Cadian Shock Troops. Też, to tak to tak do tej pory tak, chyba że... było. No to po prostu w Cadean Shock się podskoczą i będzie ten zestaw z automatu Tego, że, tych rzeczy Czyli będziesz miał 20, mówisz, że będziesz miał 25 główek ekstra zawsze No, w sumie tak Tak, jakby co, box nazywał się Imperial Guard Cadian Shock Troopers No, to coś takiego, no, a, ja, tak my, a ja oczywiście mam nadzieję, że może przerobią zawartość jednak pudełka, będziesz miał do złoż... A nie no, w sumie racja no nie no, muszę zrobić tak, jak ty mówisz. No bo ja nie ubrałem sobie w całego oddziału zwykłych gwardzic, co z takimi głowami, no. No właśnie, też nie. Ale z drugiej strony Gęsław może tak się zrobić, no. To wtedy miałbyś, wiesz, po pięć... Pięć starych główek, pięć takich zwykłych w i aż ta by poszła. Prawda. To by było, był trochę smutek. No więc, przekonamy się jak to wyjdzie, jak, jak z tym będzie. Problem no. w tym, że tutaj te główki nie pasują do armii, w której ma być dużo modeli. Wiem. Jeżeli tak, słuchałem, no. to spokoj może się powtarzać. Jeżeli główki są ewidentnie w ten sposób zrobione, to widać, jakby to Wiesz, by miały być jakieś postacie. Z drugiej strony, coś. pierwotnie każdy sierżant wyglądał, tak, sierżant wyglądał tak samo. Ja nie miałem opcji, żeby no tak. Też... dobra, ale. Wiem, wiem o co no chodzi. Próbujesz powiedzieć, jakby, że jeżeli dajemy za dużą indywidualność to się, i nie mam nie ma możliwości na niepowtarzanie, to się robi problem. No tak, bo zobacz, zrobisz jeden boks taki i co drugi będzie taki sam. Oj, to no, ja, ja wiem, twoje, no, możesz, tak. no, wiem to... możesz dać inny kolor skóry, to... wiesz, to masz 25 główek, a tylko 10 kwadzistów. Yy, nie u wszystkich możesz dać inny kolor skóry ze względu na anatomię, ale to inna sprawa. Na co? Chodzi no, o to, bo... że rysy twarzy. Okay. Nie, 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 nie. uważam tak. Co najwyżej, tylko tam e, drugi rząd, trzeci od lewej. Ale też nie, bo ten po prawej, ten po prawej ma podobne rysy. Może. Widzi, widz, widziałem pier, pierwotnie czarnosk czarnoskórych malowanych na biało, widziałem białych malowanych na czarnoskórych. Dokładnie. Nie wiem, nie, ja na razie tego nie widzę, więc no ciężko mi po prostu Ale ocenia. już ko podniosłeś ten fakt, to powiem coś. Coś kontrowersyjnego. Coś, co wam się bardzo nie spodoba. A gdzie są to no cholery dawaj. Azjaci? Wymarli. Koniec. E, ten w Można być azjatał. Który w na samym dole. Na samym dole, po środku. co ty, biały, biały jak ściana. Trochę inny biały niż inni, okej? Okay? No, może drobina. Raz, zapisz sobie, że chyba wypikać słowo na H. E, dwa... Jakie słowo na H? Powiedziałem. Tak, nie, ale jakby... Znaczy, nie, nie chcę mówić, że ja się znam na czymkolwiek, i nie ale jak o tym pomyślisz, co nie, to teoretycznie po tylu tysiącach lat, nie wiadomo ilu. Możliwe, że po prostu Azjaci się złączyli dobrze? się więc, te... Czy słyszałeś o czymś po takim tak. jak Mongo, Mongołowie? Tak, słyszałem słyszałeś o czymś takim jak kosmiczni Mongołowie, wiesz jako łajskarze? Tak, słyszałem. Dalej chcesz stwierdzić, że Azjaci wymarli? marli, tylko się wymieszali. Dobra, to zobacz tą główkę gwardzisty, który jest na samej, na samej górze na maksa po prawej. Jakbyś pomalował na taki gazjata, to mógłby być Azjata. Tak. Każdy w hełmie czekaj, może być potencjalnym przez... Azjatą. Muszę znaleźć, jak się oni się znają. <śmiech> <śmiech> tak, każdy może być potencjalnym Azjatą. Zgodzę się jak najbardziej. Dobra, a czy słyszałeś o czymś takim jak... Atylan Rough Riders? Podzwy dobra, no nie ma główek, że no. Dam ci przykład, jak oni wyglądali. Tak, bardzo Trudno fajnie. zrobić azjatyckie główki. Bardzo fajny art. Pierwszy raz go widzę. Fajnie wygląda. No. Gdzie są moi candiejscy Azjaci? Ady nie było Azjatów, prosto. Właśnie, dobra. I nas... z koło już jesteśmy w tym temacie? I na sprawę oczywiście na KD Mogło być zunifikowana lasa. Nie mówię tutaj, że wszyscy musieli być biali. No, niestety, są biali, bo są biali. Nie, nie. Dobra, rekrutują teraz z innej planety. Już wyjaśnione. No, Kejda już upadła. Jeśli Kejda nie. Ma pewne jakieś. Znaczy, w sensie. Regimenty Kedy mają jakieś wsparcie. To są te wsparcie z innych planet. To nie wyjaśnię, czemu nie ma azjatów. Nie wiem. O, mają hełmy. Są white karami. Dobra, jeszcze. Okej, okay, mam jeszcze jedną kanał na ten azjatę. Eee, drugi pierwszy rząd. Drugi pierwszy rząd? Ten z kotami. No, szczerze mówiąc, jakby go dobrze odciąć z mu zrobił, no tak. Lepiej no. jakby go zrobić, bo ja No ja to podobny powiem. Dobra, okej, okay, no. co, cofam co powiedziałem, niech będzie. Co ma zjać? No to możemy iść dalej. Tak, tak możemy do psajki, Tak, Tak, może wróćmy ten, który spowoduje, że będziemy kancelowani. Osta ostatni, no. Słucham? Uwaga, mamy potwierdzenie, bo potem czytałem, mamy boks dwóch armii nowy. Tak, to potem jest powiedziane wprost, tutaj chyba tylko może sugerowane, będzie nowy boks armii. Dwóch armii, ta ustępstwa przeciwko Grey Knightom. Ludzie, uwaga, ludzie spekulują już, że to będzie moment, w którym Grey Knightie dostaną Primarinisów. Albo coś ala podobnego. Ale szczerze szkoda, że dali 1000 sonsów, bo, bo to wyklucza nowy box tych, e, szy, tak szybko, e, World No właśnie, nie, Dlaczego, wykluczyłoby, no? gdyby dali... Znaczy szybko, pozornowanych... tak, to spoko. Szybko, szybko tak. to tak. Ale nie zmienia faktu, że nie wykluczyło ich jeszcze. Nie, nie mówię, że w ogóle, ale w najbliższym czasie. Musimy jeszcze poczekać. Aż ludzie wykupią ten box. Pamiętajcie tak, no jak sprawić, żeby wykupić box? No dać po obu strach Space Marinesów i tyle, no nie ma... No wiesz co, tak... To nie mówi nam, że szybciej wyjdzie kodeks 1000, Zawsze nie, chciałem nie, mieć kilku Paladynów, Greyknightów, a 1000 synów już trochę mam, mógłbym mieć trochę więcej. Miałem jakąś też mentalną historię, co chciałem sobie wymyślić, co zrobić. Aus, ostatnio myślałem, żeby sobie po prostu zrobić listę Custodesów i tyle. No zdrowie. Wiesz dlaczego też? Bo chcę, żeby ber, moje Burning of Prospero było znowu grywalnego No Okej. Okay. Nie wiem, bo to nie tak, że kiedykolwiek zagram w Burning of Prospero. No to skoro zamiast tysiąca synów tak wystawiasz, będziesz wystawiał coś innego. Nie dlaczego. No, chcesz dokupować jakąś Tartarosy? No? Dobra. Dalej będziesz musiał proksować bohaterów imiennych. No, no to to jest jedna rzecz, jaką będę musiał proksować. No to nie. Jest... ma łatwo nie zrobisz. No wiem Dobrze jeszcze chcesz mnie jakoś zniechęcić, żebym nie robił? Cena. Dobra, to jest najlepsze zniechęcenie. Cena nie, <grym> nie cena tym to pas. jest najgorsze zniechęcenie. Przykład w 1000, ja 1000 kasy zaś mam gdzie mało kosztować. To nie, prawda, to jest ale, no prawda, ale Ale myślałem, że tak już to zrobić cekaz 100 dus do 1000 czy coś, no. Kupuję 4 boksy rzeczy i mam w sumie 1000 armii. Kupujesz jedne, jedne motory, kupujesz e, trzy, dwa boksy zwykłej piechoty, jednych terminatorów i jednego tego, dum-dum, to jest nota. No właśnie, szczerze mówiąc, myślałem trochę inaczej, ale coś w tym stylu dokładnie. No dobra, nie wiem, coś kiedyś wykombinuj, Jasne. będzie mi się chciało. Jasne, no Jak skończę, tych. Ja Dziękuję się bardzo. się zastanawiam, czy Primaris, czy przeskalowania. Green I, Green Green Knight, Knight, w Greenite'u, w e, Jakby chciałbym wierzyć, że ich by przeskalowali, ale. Bo oni to też nie mają. Nie, to nie to mają dużej linii modelów, co nie? No nie. No nie, w, nie wiem, co zrobić. Wypadałoby całość, no. co nie? Bo jak przeska, przeskalowanie, to niekoniecznie musisz wszystkich. No, tak naprawdę mają kapitana, oddział piechoty, oddział termosów, no i maszyna. ale maszyn, maszyn nie musisz. No bo właśnie tymi paladynami się zastanawiamy. To co Greenite'i w gravisach? Ja myślę, że po, powiedzmy, że ich przeskalują, ale z Primarisują. Znaczy, Bo oni mają te swoje specyf specyficzne sprzęty, no to myślę, że po prostu ich zrobią większych, może trochę zmienionych. No to przeskalują, czy zesprimarisują? Z, z Primarisują. No to modelować. tak. Modelowo... Modelowo... Znaczy, wiesz, dalej będą mieli takie pewnie trójkątne hełmy. Spada, tylko znaczy, chodzi mi o fakt, mają. że oni mają swój specyficzny sprzęt, więc nie do końca z Primaris. Nie do końca wyjdzie nowa seria primarisów, o to mi chodzi. Wejdzie, to będzie po prostu dla nich, dla No tak, oni nie będą Więc... do wykorzystania przez inne zakony, to się zgodza. Więc jeżeli zrobią odzwierciedlenie tego, co jest, tylko że sprymarisowane, no to można nazwać to swego rodzaju przeskolowaniem z ale... No dobra, ale mi chodzi o to, czy wprowadzą Primarisów tak naprawdę do Grey Knightów. Myślę, że tak. No nie wiem. Kto to jest Znaczy ten... nie widzę powodu, ten... żeby nie mieli tego zrobić. No, może oczywiście. I chyba nawet te e, primaris są bardziej odporni na działanie osnowy niż zwykli astartescy, ast nie? by tak, no ale wiesz, greynite'i super mega szkoleni, genu imperatora jakimś cudem. To jest mn mniejszy argument hmm. chyba. No dobra. Żadne zastanawianie się nie da mi odpowiedzi, więc mam nadzieję, że naprawią dread dreadnighty. Choć wszyscy wiemy, że nie. Też żeby ich obudowali nie, nie zrobią tak. tego. No wiem, wiem. Widz widz widziałem paragonów. Skoro robią takie nowe, to czemu mają naprawiać stare? I przed nami ostatni dzień, o którym, nad którym spędzimy najmniej czasu, nawet nad książkami, bo to jest... To miało być niespodzianka, to miało być coś wię, większego, to miało być coś nowego. To jest co miało nas zaskoczyć. Ostatnio się nie zaskoczyło, zaskoczyło mało liczbę ludzi, bo to nowa edycja Sigmara. No, A mi i, też przykro no, mi. To mi, mi że nie umiem mówić. Też mi przykro, znaczy, bo to jest... Powiem szczerze, opcja. nie jest to złe, ale Mogłoby być lepsze, bo mogłoby no, być chyba mogło coś nowego, no, bo gdzie jest, no dobra, to o tym jeszcze potem, tak, to mogło być wszystko, to okazało się ciekawego w sumie, znaczy, no, czy pomijając, no, nie, no, dobra, no, my mieliśmy, mamy dziewiątą, niech Sigmar ma trzecią, no, nie powinienem. nie podoba mi się to, że, znaczy, nie podoba, no, trochę źle mówię, po prostu, nie wiem, no, mogli to dać po prostu, jako zwykły ten, no, dzień, a nie misteria, liczyłem na coś ciekawego. Mogłoby mogli dać po prostu Sigmar drugi raz też, po okej. Okay. Znaczy yes, z jednej strony przyciągnęli więcej osób no, na streama. Tak, no, racja, no Ale z drugiej strony, co z tego? Oni, ma, oni mają zrobić hype, a nie mają cię zadowolić, no. Zobacz, z, z drugiej strony, co z tego, że z, przyciągnęli tych ludzi, jeżeli ludzie uznają, to nie jest to, czego chcę. Znam już Age of Sigmar. No nie wiem, myślę, że wie, wszyscy oglądali do końca, bo o, może pokażę coś nowego. Może, może na końcu będzie i Heresia Horusa. Myślę, że wiele osma ma nie myślę, streamów. że akurat wyświetlenia na streamie niewiele im zmieniają. Trzyma. Może znajdzie się kilka osób, które uznają, a fajne modele może zacznę, ale to jest niewielki procent prawdopodobnie. Jeżeli ktoś już znał ten nie, Age to... of Sigmara. Nie, to na pewno nie... to, to, to znały Age of Sigmara, jakby zobaczył te modele i tak mógłby uznać, że może kupi. Mhm. Tylko tyle, że ci, którzy liczyli na coś, tak jak właśnie osoby czekające na Battlefield Gothic albo na Oldhammera. No, no to te, te osoby były te cały zawiedzone. W, 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 w każdym razie, trzecia edycja. E, ten, odnowienie zasad podstawowych, o czym jeszcze potem jest krótki artykuł, o którym wspomnimy. E, oczywiście nowe modele razem z tym. Po pierwsze, an, Anioł. Sanguinus. Tak, wszyscy, wszyscy śmiewają, że Sanguinus powrócił. W sumie jak, w, jak wywalić ten na ramiennik, stawić inną głowę z bardziej burzliwą, burzliwą fryzurą. Praktycznie sanginio z No i stormkaści, to też myślę, że niewielu zadowoliło. Tak, nie wiem, wyglądają na wyższych i smuklejszych, ale to może przez te tarcze, a tym razem są mniejsze. Wodzie, że są wyżsi, bo starze stormkaści już byli w wielkości primarisów, a wątpię, że większe. Mówię, może to kwestia tego, że nie mają te pelerynki między nogami, albo że tarcze są inne, po prostu, nie wiem, wyglądają na wyższych, ale cieńszych. Primaris! Nie może już. to jest po prostu jakiś charakter, który będzie większy. Nie, nie ten tam, słusznie tam to zwykły. Bardziej co oddziału bardziej myślałem o nie coś takiego, no ja. ale, ale też wątpię. Ta, ta pani z tym kucykiem już prędzej. Myślę, że są tej samej wielkości, tylko po prostu mogą. Nie, w, włócznie może jest z jednej nie strony. Nie to jest kwestia tylko mojego wrażenia. Ale nie ma młotka. Z zawsze jakaś nowość. Tak. Widzę, że ktokolwiek teraz odpowiada za nowe modele, bardzo lubi broń drzewcową coraz więcej. Najpierw siostra z halabardą, potem duża siostra, a teraz stronkaści. Ale poza zwykłą piechotą, wyszedł też większy chłopak. Czy ktoś z was mi jakieś tam podrzucał porównanie? Odnośnie się tego chyba nie. Ja mówiłem, że Vulkan. A no, Vulkan. No ten z Jeszcze kolei... Idziemy. Widziałem jeszcze że ten, że ludzie porównywali trochę taki staromkostowy Terminator. No, trochę tak. To prawda, oni też właśnie mieli tych swoich Palady jakim tam, którzy byli tacy trochę mocniejsi z wręcznymi motami, ale tak, ten chłopak chyba jest definitywnie wyższy. Wyższy, większy i bardziej wytrzymały. No, zobaczymy, z tego całego, całego nowego Sigmara wyjdzie. Tym bardziej, że. patrzę tylko czy to jest następny artykuł. Tak, tym bardziej, że w tym kolejnym artykule, który, mam, który tam pan podrzuciłem, się, tam, four things you need to know. Jest tam krótkie streszczenie odnośnie tej nowej edycji. Generalnie korowe zasady mają być inne, ale wszystkie kodeksy są, ich, ich, ich mniejsze oczywiście kodeksy, są dalej legalne i grywalne. Czyli tak naprawdę model z dziewiątej edycji. Ciekawa sytuacja, model mi się bardziej podoba od Arta, tego dużego chłopaka. A, to wiem, na tym, tym macie tak to kupi ogląda. ten Arta na sendora. Wygląda trochę jak ten, jak Centurion. Yeah. Trochę tak. No, trochę. <laughs> I co przyciągnęło moją, moją uwagę, Akapit nazywa się The New and Proof Path to Glory. Jeśli dobrze zrozumiałem, to generalnie oni chcą wnieść krucjatę do w Sigmara jeszcze bardziej. To w sensie dziewię, dziewię, 9-edycyjną krucjatę. Wiem, że to już wcześniej było, ten te Path to Glory. Tam, że można było ulepszać tą swoją armię z, z każdą grą. Ale nie dziwiłbym się, gdyby też wprowadzili taki sam model. Jak jest w 9. edycji i w ogóle to wszystko jak najbardziej zunifikowali. I niedługo będzie tak naprawdę jeden system, tylko będą inne statystyki. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak zrobili. Zobaczycie, nie, nie będzie 10. edycji Warhammera, tylko będzie pierwsza edycja. Warhammer po prostu. Warhammer, Warhammer World. Główna książka jest taka sama, kodeksy są tylko inne. Nie, 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 straciliby na ludziach, którzy grają w oba systemy. A, no, to tak jeden podręcznik. A nie, tak bo to w powiem, są te a... same, ale podręczniki musimy mieć, wiesz. Ale jest jakiś jeden, jeden istotny szczegół. No i lore jest w ten, w dużej książce inny. No dobra. Co jak Cali, którzy dlatego kupują podręczniki. Jestem jednym z tych ludzi, niestety. No, no i też oczywiście z nowym, z nowym podręcznikiem wyjdzie, z nową edycją wyjdzie nowy duży box. Pewnie z Tonkaści kontra. Zobaczymy. Nie dziwiłbym się, gdyby ta... od tego boga zniszczenia było coś. No, ale to pewnie w dużej możliwości. I ostatni artykuł na dziś takie podsumowanie tego całego Warhammerfestu. Chyba dziewięć, tak? Dziewięć największych, największych rzeczy, które pokazali. I panowie, jakie jest wasze ogólne wrażenie z Warhammer Festu? Czego was, was zabrakło? Czego było za dużo? Słucham, Mikołaj. Za dużo to było dni. Tak, właśnie myślę. Moja opinia. To jest moja opinia. Za dużo dni było. Nie wiem, czy dlatego, że ja stałem się aktywnie unikać tego takiego śledzenia na bieżąco. Jak te... Artykuły z festu wychodziły, to nie oglądałem live streama, tylko oglądałem jak wszystko pokazali. Ja kompletnie nie mam problemu z, tego, z ilością tego, co wyszło. że powiem, że ja też nie. Znaczy, mam problem z tym, co nie wyszło. Nie mam z ilością, ja miałem problem z tym, dla czego to wychodziło przez 6 dni. A wolałbyś po jednej ta, takiej rzeczy raz na miesiąc? Albo raz na tydzień? Nie wolałbym, żeby to zrobili w 3 dni. Niż no, ale tutaj. po co? Zobacz, że w każdym artykule było tak naprawdę sporo tego. Nie było, T trwały po 40 jak, minut. Jak na GW? Dobra, dla według mnie przesadzili za dużo dni, to jest moje zdanie. Tak naprawdę to jest ten. Bo każdego dnia, jak odpalałem preview, to byłem zawiedziony. Może oprócz jednego dnia. Bo się nastawiłeś źle. Zobacz, że każde preview takie jest. Nieprawda. Ja się nie na wszystkich zawodzę. Akurat na tym się zawiodłem. Na którym się ostatni... na... ostatnio nie zawiodłeś? Na orkach. No bo były orki. Nie no, poza w sensie poza. A tym tymi oryginalnymi orkami, czy tymi dzisiejszymi orkami? W sensie festowym festowymi orkami. orkami. Na przykład się nie zawiodłem. No jak to, a nie, poka nie pokazali wszystkiego, co mogli pokazać. Mogli pokazać jeszcze ciągnik. Ale nie, bo mi się podobało, bo pokazali dużo orków. Powiedzieli, że to jest połowa tak, ale orków. Ale jak które dużo? Pokazam. Tak naprawdę nie pokaz pokazali tylko jeden nowy model. Dwa, przepraszam. Zapowiedzieli kodeks, zapowiedzieli box. Dali charaktera, pokazali. Ee, no zap zapowiedzieli całą edycję. Powiedzieli. Znowu, że będzie Gituwa, będzie jeszcze więcej orków, więc się nie martwcie. Ja byłem zadowolony, człowiekiem. No to teraz masz Sigmara, masz jeden model, masz drugi model, masz trzeci model, masz nową edycję. Taka sama ilość. Jeśli... Dla mnie nie. Mnie się to nie łączy w jedno. Dobra, no dobra, okej. Okay. Nie, akurat mi się ten Warhammer Fest podobał, szczerze mówiąc, tylko tyle, że mogli ostatni dzień nazwać The of Sigmara. też, to wielkim, to tak. Wielką tajemnicą, nie wiadomo niespodzianką. Bo niespodzianka to to nie było. Z... Zgodzę się z, z Mikołajem, że może rzeczywiście i fandom i same Games Workshopy były trochę za duży hype wokół tego całego festu. Jakby, no, podnieśli oczekiwania i niestety się zawiedliśmy. To nie jest niestety nie, to nie jest prostali. Jeszcze raz? No i niestety nie jest prostali. To może no tak, tak, oczywiście. To nie było, no... Dobra, no rzeczywiście, tu Higanta w rzeczy dla gwardii mnie zaskoczyły, a pozostałe to takie. Eh. No orkowie wiedziałem, że wyjdą. Ładni orkowie, jak najbardziej, no ale wiedziałem, że wyjdą. Sigmar, no Sigmara nie gram, to jeszcze stąd Kaś, tym bardziej mi nie obchodzi. Co tam jeszcze? Necromunda, no, Też tak, w sumie ten. Przecież poprzednie gangi pokazywali normalnie, też nic ciekawego. Nie wiem, jakby pokazali następną serię tych książek e, dla gangów, jakie, jakie mają plan wydawania, to. Było ciekawe. No, Warbandę pokazali. No, to też pokazują codziennie. No, jeśli, trakt, jeśli traktujemy to oczywiście jako fest, to tak. Za dużo hype, za mało pokazali. Jeśli traktujemy to jako. No, mamy sporo zaległości z pokazywania fajnych modeli i pokażemy to wszystko w jeden tydzień, to. no, nah, Jest ok. Co nie zmienia faktu że się cholernie zawiodłem, że nie pokazali tego, co myślałem, że pokażą. Znaczy miałem nadzieję. Nie, że... Nie... Battlefleet Gothic, Lionel. Nie pokazali Battlefleet Gothic, nie powiedzieli, którego realnego primarkę z kolejnego przywiozą, nie powiedzieli, w jakiej kolejności będą kodeksy wychodzić, ani kiedy, bo nie musimy być pewni, że Orkowy wyjdzie po siostrach, chyba, że powiedzieli w to mogą mi ominąć. Co prawda, cieszę się, że pokazali tę kolejną książkę kampanijną, ale z drugiej strony, zanim wydadzam książki kampanijne, wolałbym jednak kodeks, żeby wydawali szybciej. Nie było nic z Kill na czym się zawiodłem. Nie było plastikowej Helezji Chorosa. No, rzeczywiście mogli pokazać więcej. Mogli rzeczywiście to wrócić do jednego dnia, no, ale swój cel zrealizowali, no. Narobili szumu, narobili szumu i tyle. Narobili szumu, ludzie się zbiegli i, i, i tak są. Pokazali ładne modele, które ludzie będą kupować. Dokładnie. Po Jeszcze powiedzieli, że, że pokażemy więcej wkrótce, więc śledźcie nas na wszędzie, bo nie wiadomo, kiedy pokażemy więcej i nie zdziwiłbym się, gdyby było tak, że za tydzień będzie jakiś artykuł, w którym pokażą znacznie więcej niż któregoś dnia na tym feście. Wiesz, mogą, mogli wykorzystać ten fest bardziej nie jako mamy dużo do pokazania na zasadzie, dużo modeli, dużo zasad, a bardziej na zasadzie pokazać, co chcą jeszcze pokazać mniej więcej. Mhm. Tak jak właśnie z tym Age of Sigmar. Pokazali, o, mamy, robimy nową edycję, więc zacznie się pokazywać więcej. Mhm. Albo mhm. właśnie z tymi orkami, że o, widzicie te orki, no to będzie też ich więcej. No dobra, jeszcze box może te, tych orków mnie zaskoczył. Nie, nie spodziewałem się, że wyjdzie battle, ten army box tak to chyba nazwali. jak nazwali army box. Może no, oczywiście byłoby lepiej, jakby pokazali więcej... Tak w cudzysłowie, innowacji, a nie po prostu modala. Battlefield Gothic, Plastikowa herezja, nowa edycja Sigmara. Oldhammer. O, Oldhammer też, to... Są... E, jeszcze ta, ta. Cross e, Magicka z Warhammerem. O, właśnie, o, o tym chciałem jeszcze powiedzieć. O tym też właśnie spodziewałem się, że powiedzą więcej, nawet jakoś tak... Zdaje mi się, że ktoś o tym rozmawiał, jakąś rozmowę o tym podsłuchałem. I potem się okazało, że jednak to było odnośnie nie tego. No nic, no. O, i nie, dobra, i Battle Box ten, e, tych Grey Knightów i Tartansonów, które tam w sumie tak rzucone na koniec bez niczego. Ja czekam, mam nadzieję, że będzie fajne. Ja, też mam nadzieję, że będzie fajne, mam nadzieję, że będzie dużo, dużo plastików malicenia oczywiście. No i też byłbym wdzięczny, gdyby jednak podawali daty, kiedy to będą wydawać, przynajmniej przybliżone. Choć z drugiej strony może nie chcę ryzykować, bo wiadomo, że mogą się obsunąć. Myślę, że większy problem by byli jakby podali daty i nie sprostali. No dobra. Czy mam coś jeszcze do dodania do, do a propos Hammerfestu? Festu? A nie. Po prostu, że się w cholery nie zgadzamy nad wieloma rzeczami, to w sumie fajnie. Nie no. Ob, obo, obo, obo nam się nie podobało. No, ale nam się Ty... nie podobały inne rzeczy tak, po prostu. Tak, to mi uważam, tobie... uważam. Ja no? mi jestem chorym. Ja muszę mieć odmienne zdanie. <laughs> Rabini znowu nie są zgodni. No, jak zwykle. Nie no, tak naprawdę co. Nie, nie pokazali mi Jan grona, ale ona mi nie, nie pokazali. A zajął to też byłby prawie chaos. Jakby? No. Dlatego powiedziałem angrona, a nie chaosu. W sumie angrona też mógł. Wszyscy byliby zaskoczeni angronom. No, no to będziemy musieli jeszcze to poczekać powiem długo. No to w takim w związku z tym, że nie mamy tematu na dzisiaj. Cel celowo lub nie, z powodów, z powodów jasnych albo niejasnych, to na dziś skończymy już. Mam nadzieję, że. Oczywiście przy następnym podcastie na pewno będziemy mieli będzie jakiś temat, na pewno odniesiemy się do dyskusji, która wywiodła się na Discordzie w tym lub innym temacie. Tak, Zapraszamy oczywiście. na Discorda oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi rzeczami jak dyskusje. Dokładnie. Bardzo kulturalne dyskusje dodajmy. Tak, jeszcze, jeszcze się Ile by nie nie już trwała ta dyskusja? dyskusja? No, Jezus, Mary. Przez... Nie, o, o, na Discordzie chyba tydzień dopiero. Nie, dobra, powiem ci, Jezu. Pozdrawiamy, wszystkich, pozdrawiamy osobę, którą, o której rozmawiamy on... i pozdrawiamy wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi. W każdym razie, jeśli chcecie być na bieżąco i wiedzieć, o czym rozmawiamy, e, link do, pod, do serwera, po, serwera Discorda jest w opisie, jak zwykle. Bardzo dziękujemy dzisiaj wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby subskrybować. polecić bardziej, która się interesuje Warhammerem, bo nie możemy być e, ograniczeni czy ludzi, ani widowni. Uważam, że starsza pani też może się interesować figurkami. Oczywiście. W tym momencie wykres... Się się do, figu do figurek może się interesować też lore. No, prawda. Oczywiście, oczywiście. Ale pamiętaj, że to jest zawsze lore na temat plastikowych figurek. Oczywiście, tak. oczywiście. Ale pamiętaj, że część hobbystyczna, a część hobbystyczna lore'owo no. to nie musi zawsze się łączyć ze sobą. To też prawda. Tak, to, to nasze kończenie jest zawsze piękne. Tak. Nie, my nie umiemy kończyć. A to dobrze chyba czasami. Gorzej, jeżeli ktoś widzi, że już się zaczynamy powoli żegnać i wyłącza. No to tam jest. Tam jeszcze 20 minut materiału. No to może skończymy faktycznie. Jeśli chcecie. Było miło. Dobra, do widzenia. Do następnego. Dobra, trzymajemy sztęgowania, jak co?